się przez ten moment. I ja mówię, okej, spróbuję. Przebiłem się przez jeden i rzeczywiście znalazłem dalej tą energię, mogłem, wiesz, znowu dalej biegać, mogłem znowu dalej ćwiczyć i przychodzi następny moment, w którym on mówi, teraz jak przychodzi zmęczenie i przychodzi już to, że już chcesz zrezygnować, to znaczy, że zużyłeś kolejne 20, ale tam jeszcze masz rezerwy, jeszcze masz więcej w sobie. I tak naprawdę my możemy zbudować nowe nawyki przez przekraczanie granic i budowanie coraz to kolejnych granic dla samych siebie. W ten sposób buduje się nowe nawyki, w ten sposób poszerzamy to, kim jesteśmy. Dzisiaj też jest dla mnie wyjątkowy dzień, ponieważ będę chciał Ci opowiedzieć o projekcie, który być może przebija wiele rzeczy, które do tej pory robiliśmy. Opowiem Ci o mojej rozmowie z człowiekiem, który wszedł na Mount Everest i który będzie prelegentem podczas naszego nowego szkolenia. Opowiem Ci również o moim spotkaniu z innym człowiekiem, który trenował polskich siatkarzy do Mistrzostwa Świata. On jest ich trenerem mentalnym. Też dlatego, że zbliża się koniec roku i chciałbym, żebyście zrobili teraz przez te 3 godziny z Wami, których natomiast cała praca jest do wykonania dla Ciebie dzisiaj i jutro, jaką będzie użycie tych narzędzi, żeby naprawdę podsumować cały Twój rok. Więc znam ludzi, którzy, kiedy podróżowałem dookoła świata, zajęło mi to 2 lata, byłem w podróży dookoła świata i spotykałem różne osoby po drodze, które też podróżowały. I później spotykałem je rok później, 5 lat później, 7 lat później i doszedłem do pewnego rodzaju wniosku, że tu nie chodzi tylko o to, żeby dawać sobie wyjątkowe doświadczenia, ponieważ możesz przejechać cały świat dookoła i wrócić i być dokładnie takim samym człowiekiem. Po prostu rób dokładnie to samo, co robiłeś wcześniej. Kiedy podróżujesz, kiedy pojawia się jakaś nowa ścieżka, nowa możliwość, nie, ja idę moim utartym szlakiem do hotelu All Inclusive. To jest tak jak w Rzymie, kiedy pójdziesz do jednej z restauracji takich typowo amerykańskich, to możesz znaleźć tam mnóstwo siedzących Amerykanów, ponieważ część z nich lubi, jest tak bardzo przyzwyczajona do swojego schematu, do swojego typu jedzenia, do tego, co znają, do tego, co jest bezpieczne, do tego, co jest dla nich nawykowe, że znajdziesz ich tam. Zaufaj mi, pójdź w Rzymie do takiej typowej amerykańskiej restauracji, gdzieś typu rock cafe i zobaczysz, że większość ludzi, którzy tam będą siedzieć, to będą Amerykanie, ponieważ oni idą za swoim nawykiem, za tym, co znają. Więc do czego mamy swoje nawyki? Do wszystkiego. Masz nawyk do tego, jak zakładasz ręce, od najbardziej podstawowych rzeczy. Masz nawyk do tego, w jaki sposób myjesz zęby, jak wsiadasz do samochodu, jak reagujesz na to, kiedy ktoś cię chwali, jak reagujesz na to, kiedy ktoś cię krytykuje. Mamy tysiące są powtarzania. W ten sposób powstaje nawyk. To jest działanie, które staje się tak automatyczne, że jest zupełnie czasami bezrefleksyjne. Funkcjonuje mniej więcej na tym poziomie, kiedy ktoś Ci podaje rękę i natychmiast, bez zastanawiania się na zasadzie, okej, on mi podaje rękę, to znaczy, że ja też jestem zobowiązany według reguł społecznych, żeby unieść rękę. Nie, tego nie ma, to jest natychmiastowa reakcja. Pach, pach. I od takich prostych nawyków, aż po bardzo złożone, w jaki sposób reagujemy, kiedy jakieś osoby się kłócą, co się dzieje, kiedy jest konflikt, co się dzieje, kiedy pojawiają się problemy. Jeśli miałbym znaleźć jedną rzecz, która jest kluczowa w rozwoju człowieka, to jest właśnie zmiana nawyków, to jest właśnie zmiana tych nawykowych reakcji, bo z tego się składamy. To jest coś, co mamy wyuczone w sobie przez lata. Dlatego nowe nawyki, to jest świetny czas, żeby zrobić coś nowego. Ja na przykład zamierzam mieć taki nowy nawyk, który będę sobie budował, że w 2015 roku taka mała rzecz, będę częściej pojawiał się w takim stroju, w marynarce i w garniturze, żeby poszerzyć to, co już znam, żeby zbudować sobie nowy nawyk. I wtedy pojawia się też coś bardzo ciekawego, bo zaczyna pojawiać się wybór.
że mamy wtedy więcej wyborów w naszym życiu. Jeśli budujemy kilka nawyków w danym miejscu, możemy zacząć wybierać. Więc nowe nawyki na 2015 rok. I zaczniemy od tego, żeby dobrze podsumować sobie ten rok. Jak dla mnie, życie to jest najlepsze szkolenie, na jakimkolwiek będziesz. Jeśli jesteś teraz ze mną, a wiem, że jest was pewnie około 1000, być może 1500 osób w tej chwili, to przyszliście tutaj w celu, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby podsumować swój rok, ale tak naprawdę intencją tego jest, żeby się doskonalić. I kiedy mówię doskonalić się, ja mam na myśli coś bardzo konkretnego. Jak poznałeś mnie, obojętnie czy poznałeś mnie w tym miesiącu, w ostatnim półroczu czy dwa lata temu, wiesz, że ja podchodzę do rozwoju osobistego bardzo poważnie. Być może dlatego, że jestem sportowcem. I jako sportowiec wiem, że progres jest możliwy. Wiem, że jest różnica pomiędzy człowiekiem, który potrafi wejść na Mount Everest, a człowiekiem, który nie potrafi wejść na Mount Everest, albo maksymalną jego możliwością w życiu jest wejść pod schody na trzecim piętrze. Jest znaczna różnica. I ta różnica na pewno jest na poziomie kondycji, na poziomie fizycznego ciała, ale jest też olbrzymia różnica pomiędzy człowiekiem, który potrafi wejść na Mount Everest, bo on ma innego rodzaju psychikę niż człowiek, który nie jest w stanie podjąć się tak wielkiego wyzwania. I teraz dla mnie na tym polega rozwój i samodoskonalenie. Żebyśmy doskonalili się konkretnie, praktycznie, żeby to było mierzalne w tym, że stajemy się lepsi, czyli że mamy większe możliwości, że masz silniejszy umysł, że jesteś w stanie lepiej kontrolować swoje emocje, że jesteś w stanie zarabiać więcej pieniędzy, że jesteś w stanie budować lepsze relacje z otoczeniem, że jesteś zdrowszym człowiekiem. To są konkretne wymiary, które mnie bardzo interesują w życiu. I niektóre wymiary są bardzo łatwo policzalne. To są takie wymiary, ile zarabiasz w twoim życiu pieniędzy. I na przykład, gdybyś rozrysował taką linię, która biegnie od przeszłości aż do dzisiaj, jak by wyglądała linia twoich zarobków? Bo teraz dla mnie rozwój polega na tym, że jeśli tu jest przeszłość, a tu jest teraz, a tam jest przyszłość, to ta linia powinna kierować się zdecydowanie w górę. I ja mogę powiedzieć to o moim życiu, że tak to wygląda. Nie jest to linia pionowa jeszcze, natomiast o to chodzi, żebyśmy cały czas byli na tej ścieżce wznoszącej się. Wiadomo, że co jakiś czas pojawią się mniejsze czy większe spadki. To jest dokładnie tak samo jak na giełdzie. Nie ma pozycji, nie ma inwestycji, w którą możesz zainwestować, która jest linią pionową tak. Ona zawsze będzie troszeczkę opadała w dół i do góry, troszeczkę w dół, natomiast tendencja długofalowa niektórych inwestycji jest ewidentnie, widzisz wzrost. I tym jest dla mnie rozwój. I to jest taka wiadomość, którą chcę przekazać Tobie. To jest coś, żeby skupić się na długofalowym rozwoju we wszystkich obszarach życia. We wszystkich obszarach życia. I teraz, najlepsza wiadomość dla Ciebie, jaka jest, jest taka, że Twoje życie to jest najlepsze szkolenie, na jakim kiedykolwiek będziesz. Najbardziej złożone, najbardziej rozbudowane, najbardziej perfekcyjnie przygotowane dla Ciebie. Przygotowane dla Ciebie. W ciągu tego życia, w ciągu tego szkolenia oczywiście są jeszcze takie momenty, wiesz, super intensywne. Super intensywne. Kiedy ludzie przyjeżdżają do nas na jakieś szkolenie, to mówią, że czasami te 10 dni, które spędzają z nami, to jest jak 2 lata. Literalnie, to teraz jest dużo więcej niż to jest literalnie, to są słowa, które ktoś wypowiedział, że te 10 dni z nami to jest jak 2, jak 5, czy jak 10 lat życia, bo pracujesz tak intensywnie ze sobą, bo tak bardzo się zastanawiasz nad własnym życiem, bo tak mocno pracujesz ze sobą, bo tak mocno budujesz w sobie coś, co jest silne, coś, budujesz w sobie coś nowego, zmieniasz nawyki postępowania. Jeśli nigdy nie planujesz swojego dnia czy swojego miesiąca, to zmiana nawyku, że zaczniesz planować, bardzo wpłynie na Twoje życie. Jeśli nie masz takiego nawyku, żeby podsumowywać swój rok, to chciałbym, żeby to był Twój nowy nawyk. Nowy nawyk. Zawsze, kiedy kończy się rok, kiedy kończy się teraz 2014, kiedy kończy się 2013 i tak patrząc wstecz, w lata wstecz, który wykonuje, do którego za chwilę przejdziemy, on zmienia się czasami w strukturze, ale jego intencja jest taka sama, żeby wyciągnąć wnioski z tego,
co się zdarzyło. To jest najlepsze, co możemy zrobić, ponieważ życie to jest najlepsze szkolenie i właśnie przeszedłeś w tym roku przez 363 dni Twojego szkolenia. I pewnie miałeś piękne dni i pewnie miałeś ciężkie dni, pewnie miałeś swoje zwycięstwa, pewnie miałeś swoje porażki, pewnie miałeś takie chwile, jeśli jesteś człowiekiem, w którym triumfowałeś, pewnie miałeś takie chwile, w którym myślałeś, gdzie by się tutaj schować przed światem. I to jest naturalne. I każdy z nas, myślę, to ma w różnych proporcjach, w różnych proporcjach w życiu. Więc auto-coachingowe podsumowanie 2014 roku. Zaczniemy od tego. Zaczniemy od zwycięstw. Chciałbym, żebyś pomyślał teraz. Być może przyda Ci się do tego komputer lub kartka papieru i długopis. I gdybyś mógł wymienić teraz, gdybyś mógł wymienić 5 najważniejszych rzeczy, które osiągnąłeś w 2014 roku. 5 rzeczy, które rzeczywiście możesz określić jako swoje zwycięstwo. 5 zwycięstw. 5 zwycięstw w Twojego życia. Możesz napisać to na czacie. Zachęcam Cię też, żebyś napisał to na Facebooku. Ja będę kontynuował, a chciałbym, żebyś Ty wypisał, żebyś wyraźnie wypisał te 5 zwycięstw. To będzie przydatne dalej, więc żebyś szedł ze mną w tym procesie. Chciałbym, żebyś wykonywał ćwiczenia i rzeczywiście po prostu to zrób. To będzie, myślę, że to jest kolejny nawyk. Jeśli masz nawyk, że czytasz książkę i kiedy dochodzi do ćwiczenia, to mówisz, a zrobię to później i nigdy do tego nie wracasz, albo w ogóle omijasz ćwiczenia, i żeby po prostu iść dalej. Jeśli tak robisz, to jest znakomity moment, w którym możesz ten nawyk zmienić, w którym możesz go po prostu usunąć, bo to właśnie nawyki, one będą kształtowały jakość naszego życia. Nawyki kształtują jakość naszego życia. Dlaczego? Bo długo wykonywany jakieś działanie, które jest długo wykonywane przez długi okres czasu, będzie przynosiło rezultaty. I tym rezultatem jest to, co mamy w życiu. Możemy na to spojrzeć bardzo prosto, z kilku obszarów. Wejdźmy sobie w zdrowie. Jeśli masz nawyk taki, że wracasz o godzinie 23 do domu i otwierasz lodówkę i wpierdalasz z niej wszystko, co jest w środku, dosłownie, wiesz, wszystko, co siedzi w środku, łącznie, wiesz, z starym McDonaldem, który tam siedział i tak dalej, chociaż McDonald podobno nie może być stary, bo on się nie rozkłada, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Zrób sobie kiedyś taki eksperyment, kup McDonalda, postaw go gdzieś w szafce i zajrzyj do niego za miesiąc, zobaczysz, że na nim nie będzie pleśni i to jest lekko przerażające, bo to znaczy, że to jest plastik, a nie jedzenie. I chyba nie powinienem używać słowa McDonald, ale cóż. Więc zwróć na to uwagę. Jeśli masz taki nawyk, że wieczorem wracasz do domu, otwierasz lodówkę i mnóstwo, objadasz się po prostu jak prosiak. I teraz, jeśli raz tak zrobisz, ok? Jeśli zrobisz tak raz w miesiącu, to uwierz mi, że wszystko będzie ok. Natomiast jeśli to będzie regularnie powtarzane, czyli nawyk, innymi słowy działanie, które jest już niejako automatyczne, bo przychodzisz i wiesz, nawet nie myślisz, prawda, tylko wchodzisz, lodówka, otwierasz, wyciągasz, tak, wpierdalasz, jesz, idziesz spać, tak, z pełnym żołądkiem, oczywiście, kiedy śpimy, to się wszystko gorzej trawi i to jest masakra jeść o tej porze. Więc, jeśli ktoś zbuduje sobie taki nawyk i będzie go powtarzał regularnie, kilka dni w tygodniu, przez miesiąc, przez 2 miesiące, przez 3 miesiące, to jak myślisz, czy będą tego rezultaty? Teraz oczywiście niektórzy mają takie ciała, taką przemianę materii, takie trawienie. Na przykład ja mam coś takiego. Ja mogę jeść ile chcę. Naprawdę, literalnie mogę jeść ile chcę i tak waga nie skoczy mi ponad 86, 87. Nie ma szans. Po prostu mój organizm jest tak skonstruowany. Natomiast dla niektórych ludzi wzięcie takiego nawyku to jest masakra. To jest droga prosto do tego, żeby wyglądać jak, wiesz, jak balonik. Więc nawyk, co powoduje nawyk? Długoterminowe działanie to jest nawyk i on ma swoje konsekwencje w życiu. Jeśli chodzi o relacje, jeśli jesteś w relacji i zbudujesz sobie taki nawyk, w którym będzie polegał na tym, że kiedy twój partner zaczyna mówić o jakiejś ważnej rzeczy dla niego, a ty w tym czasie na przykład bawisz się telefonem i mówisz,
No, tak. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Wiesz, a tutaj jest ta osoba, która właśnie mówi coś bardzo ważnego, a tam jest ten telefon, wiesz, ten iPhone taki, który mocno wciąga czasami, nie wiem, czy zauważyłeś. I jeśli zbudujesz ten nawyk bycia w takich momentach z twoją osobą, jak zbudujesz taki nawyk i będziesz go powtarzał, to oczywiście długofalowo wpłynie na jakość twojego związku, na stosunek twojego partnera do ciebie, na to, jak on będzie postrzegał ciebie i wasz związek i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest w biznesie. Posłuchaj, jeśli nawyki w biznesie albo będą prowadziły do sukcesu, albo będą prowadziły do porażki, i jeśli prowadzisz własny biznes, to szczególnie jeśli masz jakieś wadliwe nawyki w jakiejkolwiek obszarze prowadzenia biznesu, czy to jest marketing, wiesz, czy sprzedaż, czy cokolwiek innego, czy zarządzanie, czy w jaki sposób jesteś ze swoim teamem, czy w jakiś sposób do rezultatu, który może być po prostu kiepski. Dlatego tym jest dla mnie nawyk. Nawyk jest zalążkiem rezultatów, które mamy. I to wydaje być oczywiste, ale ja chcę, żebyś zrobił teraz coś więcej. Oprócz tego, że jesteś pewny tego, że nawyk to są działania D1, D2, D3, D4, D5, D6, powtarzane w czasie. To jest oczywiste, to jest nawyk. I one prowadzą po jakimś czasie do rezultatów, to jest, ale ja chcę teraz, żebyś ty wziął za to odpowiedzialność. To jest najważniejszy motyw, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za wszystkie nawyki, które mamy, bo to jest nasze. Wiesz, to jest coś, co być może dostaliśmy od naszej kultury, okej, od naszych rodziców, w porządku, od, wiesz, znajomych z podwórka w dzieciństwie, ze szkoły, skądkolwiek to wynieśliśmy, te nawyki, bo my musieliśmy skądś to wynieść. Zwróć na to uwagę, dziecko, kiedy masz dziecko, które jest noworodkiem, ono nie ma żadnego nawyku praktycznie, oprócz może ssania palca, takich bardzo pierwotnych rzeczy, ono jest czyste. Jak zabierzesz je do Nowej Gwinei i dasz, wiesz, białe dziecko, białych rodziców, Europejczyków, Polaków i dasz je do plemienia w Nowej Gwinei i ono będzie wychowywało się z nimi, w plemieniu, które żyje dziko, jest w przyrodzie, to kogo ono będzie miało nawyki? Nasze czy, wiesz, genów miejscowych? Oczywiście, że wszystkie nawyki są wyuczone. Wszystkie. Każdy nawyk, który mamy w życiu, oprócz takich naprawdę podstawowych, jak to, że unikamy czegoś, jak szybko, wiesz, leci coś w naszą stronę, to robimy unik. Oprócz takich pierwotnych rzeczy, czy że chronimy się przed czymś, jak jest bardzo głośny dźwięk, wszystko jest wyuczone. Wszystko. Więc chciałbym, żebyś, to jest ważny moment, bo wiesz, bo można podejść do końca roku w taki sposób, na zasadzie, no, to wypiszę sobie cele na 2015 rok. I możesz spędzić z tą kartką 5 minut, wypisać to sobie, włożyć gdzieś tą kartkę do szuflady i nigdy do niej nie wrócić. Lub możesz podejść do tego inaczej. Możesz podejść do tego na maksa. I to jest taki nawyk, który ja wyrobiłem w sobie, że jak już robić coś, się w coś, to na maksa, na 100%. To jest piękny nawyk, który możesz mieć, kiedy już coś robisz, kiedy podsumowujesz rok, jak jesteś na tym szkoleniu, to teraz, jak jesteś teraz ze mną, to bądź na 100%, na 100%. Odłącz te wszystkie, wiesz, inne wtyczki, jeśli oglądasz jakiś film w tle, też go wyłącz i bądź ze mną przez te 3 godziny, na 100% zaangażowany. Więc jakie są twoje zwycięstwa? Jakie jest twoje 5 zwycięstw? W tym roku, które odniosłeś. I chciałbym, żebyś pomyślał o nim. I za każde z nich, tak jak, wiesz, jakbyś był dzieckiem, które przychodzi do swojego ojca. Tak jak mój synek ostatnio bardzo dużo rysuje, bardzo dużo maluje i przychodzi do mnie i chociażby wczoraj była taka sytuacja. Rysuje coś przez 10 minut, mówi, tato nie patrz, bo nie skończyłem. Potem, wiesz, przybiega do mnie z tą kartką i mówi, ładnie tatę narysowałem. I
I to jest ważny moment, bo on przychodzi po coś do mnie. On przychodzi po nagrodę. Tylko on potrzebuje nagrody, on nie potrzebuje, to nie jest moment, w którym ja mam mu dać cukierka. To jest moment, w którym on potrzebuje. Świetna robota, synu. Naprawdę pięknie narysowałeś ten czołg. Ten czołgista, który strzela do tego tłumu i ten tłum krwawi, to jest naprawdę pięknie to ująłeś. Okay? Więc są bardzo różne rysunki, które rysuje mój synek. Rysuje zarówno przytulające się misie, jak i jakieś takie dziwne historie wojskowe i rysuje wojnę i tak dalej. I myślę, że to jest okej. Okay. Wszyscy przechodziliśmy przez tą fazę. Przynajmniej chłopcy. Przynajmniej na moim osiedlu. Nie wiem, jak na twoim. I motyw jest teraz taki, że on przychodzi do mnie, do swojego taty, żeby dostać nagrodę. I ja dopiero to zrozumiałem, jak urodził się Alex, jak bardzo my jako ojcowie jesteśmy potrzebni tym małym istotkom, żeby je wspierać, żeby je nagradzać. Tajemnica? Odwróć ten proces. Odwróć go do samego siebie. Więc, co zrobiłeś wyjątkowego w tym roku? Panie kamerzysto, co zrobiłeś wyjątkowego w tym roku? Za co możesz naprawdę powiedzieć sobie dobra robota? Co zrobiłeś takiego w tym roku? Przez cały 2014, jakbyś mógł znaleźć jedną rzecz. Co by to było? Dorobiłeś się samochodu. Okej. Okay. No teraz chciałbym, żebyś zrobił taką rzecz. Przychodzi do ciebie. Wreszcie. A jakbyś miał go nagrodzić? Jak możesz mu to powiedzieć? Dobra robota. Tak jest. I to jest prosta rzecz. Więc chciałbym, żebyś teraz, zadanie dla ciebie z pierwszego etapu, jeśli spojrzysz na prezentację, zadanie dla ciebie jest dosyć duże. Bo 2014 roku i znalazł każdą jedną rzecz, z której możesz być dumny. Każdą jedną, każdy sukces, każde zwycięstwo. I teraz, to się może wydawać, możesz mieć dwie rzeczy, tak? Z jednej rzeczy na zasadzie, no w sumie to nie za bardzo mam się za co chwalić, bzdura. Jest dużo rzeczy, które możesz powiedzieć sobie, dobra robota. I teraz, oprócz tego, że to nagradzamy, tam jest jeszcze jeden bardzo ważny proces. Że kiedy coś nagradzamy, to ma tendencję do tego, i to jest proste warunkowanie, to funkcjonuje również u zwierząt. Zwróć uwagę, jak to działa, to jest ewolucja. Kiedy chcesz, żeby twój pies robił więcej czegoś, to się to nagradza. Dokładnie tak samo działa to w społeczeństwie. Zwróć uwagę, dlaczego sportowcy walczą o różne cele, ponieważ one są nagradzane prestiżem, finansowo, rozpoznawalnością, sławą itd., itd. Więc to, czego my szukamy w życiu, i ty też, jeśli jesteś człowiekiem społecznie uwarunkowanym, a każdy z nas jest, to szukasz nagród tego życia. Te nagrody są bardzo oczywiście różne. Niektórzy szukają bardziej abstrakcyjnych, bardziej duchowych, emocjonalnych nagród. Inni szukają bardziej materialnych, finansowych. Niektórzy szukają społecznych nagród, czyli wiesz, jakiejś sławy, rozpoznawalności, dumy, bycia, wiesz, bycia szanowanym przez jakąś grupę. Natomiast to jest to, czego szukamy w naszym życiu. To są nagrody. Im bardziej nagradzamy pewnego rodzaju zachowania, tym one mają tendencję do tego, że się powtarzają, że będziemy je częściej robić. Więc twój pierwszy etap w podsumowaniu roku to jest wracasz do stycznia 2014 i jedziesz po kolei miesiąc za miesiącem i znajdujesz największe zwycięstwa, największe sukcesy, takie rzeczy, z których, wiesz, naprawdę możesz być dumny, które czujesz, że są ważne. Dużo takich rzeczy znalazłem. Wiesz, dużo. Teraz mogę dodać, u dni jestem bardzo zadowolony z tego, że wziąłem mojego synka, pojechaliśmy we dwójkę na snowboard. Ja jeździłem na snowboardzie, on jednak wybrał narty, natomiast rzeczywiście byłem z nich na tych nartach, wzięliśmy instruktora, on się nauczył jeździć, jeździliśmy sobie razem, obok siebie, mam z tego, wiesz, filmiki i to jest coś, z czego jestem bardzo zadowolony.
I to jest mój obszar relacji, mój obszar relacji z moim synem. Również w biznesie, w moim zdrowiu, w mojej karierze mogę znaleźć w ciągu całego roku takie wyjątkowe momenty. I to są takie momenty, kiedy biorę Pawła i mówię, dobra robota. Stary, dobra robota. Synu, jakkolwiek chcesz to nazwać. Dobra robota. Więc twoje zadanie po tym szkoleniu jest znaleźć każdą rzecz w ciągu całego roku, którą zrobiłeś dobrze. I wyciągnąć z niej jakiś wniosek. Co w tym było, żeby powielać to w przyszłości? Drugi etap, który może troszeczkę być bardziej bolesny, to są wszystkie porażki, które wykonałeś, które osiągnąłeś, bo to też jest osiągnięcie, w 2014 roku. Kiedy zrobiłem listę wszystkich porażek z 2014 roku, zebrało się ich bardzo dużo. I to wymaga odwagi, żeby spojrzeć na siebie uczciwie i powiedzieć, gdzie od stycznia do grudnia przez te 364 dni spierdoliłem. Co spierdoliłem? I teraz, dlaczego? Dlatego, żeby wyciągnąć z tego wnioski i zrobić edycję tego, żeby kiedy wyciągnąć wniosek, żeby w następnej sytuacji, kiedy będzie się coś takiego działo, żeby postawić zakaz na takie działanie, żeby znaleźć inne rozwiązanie. Czyli podsumowując, panie kamerzysto, jakaś jedna porażka w 2014 roku. Co pan spierdolił w 2014 roku? Okej. Olałem studia. I teraz to ma na pewno jakieś swoje konsekwencje. Natomiast gdybyś mógł jeszcze raz dokonać tego wyboru, który doprowadził cię do takiej decyzji, co byś zrobił inaczej? Nie odpuściłbyś. Okej. I teraz, jak dla mnie porażka, w ogóle dzięki za szczerość, dla mnie porażka, ja wam pokażę w pewnym momencie na koniec, przed przerwą, panę kamerzystę, żebyście zobaczyli, że on istnieje naprawdę. I wiesz, teraz motyw jest taki, że jak dla mnie porażka istnieje do momentu, kiedy nie wyciągniemy z niej wniosków na przyszłość. Bo jak zaczynamy grać w tenisa, jak grasz w tenisa i ja mówię, wiesz, kiedy zaczynasz grać, czy możliwe jest trafić w każdą piłkę? Nie ma szans na to, żeby trafić w każdą piłkę. Idziesz poziom wyżej, dochodzisz do poziomu, że grasz, wiesz, na Wimbledonie, że grasz w turniejach, wiesz, ATP i jesteś coraz lepszy, ale popełniasz piłkarzach, sportowcach, biznesmenach, oni też popełniają porażki. I to jest okej. Tylko żeby z tych porażek wyciągać wnioski. I to znowu być może nie jest fizyka kwantowa, to nie jest coś, co wiesz, co absolutnie, totalnie, wiesz, twoje życie wystrzeliwuje w kosmos. Pytanie, czy to robisz? Bo ja o tym wiedziałem przez wiele lat, a mimo to nie wyciągałem z tego wniosków. Więc dwa procesy bardzo ważne, coachingowe, podstawowe do tego, które masz zrobić teraz, w 2014 roku, do końca 2014 roku, to jest z jednej strony znajdujesz wszystkie twoje zwycięstwa, które miały miejsce w 2014 roku i zastanawiasz się tego, w jaki sposób mogę mieć tego więcej, co mnie do tego doprowadziło, jak to zrobić i dobra robota. Z drugiej strony
bierzesz wszystkie porażki, które miałeś w 2014 roku, wszystkie porażki. I muszę ci powiedzieć, że tych porażek znalazłem bardzo dużo. Tak naprawdę było ich tyle, w zasadzie tyle, ile sukcesów. A może nawet znalazłem ich więcej na tej liście. Nawet już nie porównywałem tego. Natomiast z każdej z nich siedziałem i się zastanawiałem, jaki wniosek mam z tego wyciągnąć. Co z tym spierdoliłem? Czego się w tym nauczyłem? Żeby, kiedy nadchodzi 2015 rok, kiedy nadejdzie 2015, żeby, jeśli tu jest jakaś porażka X, to kiedy w 2015 pojawi się potencjał na to, żeby znowu popełnić ten sam błąd, to ja powiem, stop. Ja ten wniosek wyciągnąłem już w zeszłym roku. I tą drogą ja nie idę, bo wiem, gdzie ona prowadzi. I na przykład, tak jak pan kamerzysta, mówię, nie odpuszczę. Będę walczył, zaangażuję się, tak? Nie odpuszczę tego. I zamiast iść tędy, idę tą drogą. To jest nauka na własnym doświadczeniu, żeby, wiesz, jeśli można naprawdę podróżować dookoła świata, możesz pójść na wszystkie szkolenia, jakie są na rynku, w Polsce i na świecie. Na wszystkie. Ale jak nie będziesz wyciągał wniosków z własnego życia, jeśli nie będziesz integrował tej wiedzy, to cię daleko nie zaprowadzi. Więc twoje życie w połączeniu z podsumowywaniem tego, co się dzieje, to jest klucz do tego, żeby rosnąć jako ludzie. Więc dwa pierwsze etapy to jest to. Teraz trzeci etap. Trzeci etap jest jeszcze bardziej precyzyjny. Bo teraz bierzemy nasze życie, łapiesz swoje życie i dzielisz je na obszary. Dlaczego? Bo jeśli jesteś podobny do mnie i do ludzi, z którymi pracuję indywidualnie, z którymi pracuję na szkoleniach, to znaczy, że twoje życie jest złożone i że być może jest tak, że w twojej rodzinie jest cudownie, a w twojej pracy nie za bardzo, albo na odwrót, jest świetnie w pracy, a w rodzinie jest trochę słabiej, być może w twojej kości poczuje gorzej, a może w finansach jest genialnie i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co zrobiłem w tym roku, co było piękne, zajęło mi to około 2 godzin, może 1,5 godziny, kiedy siedziałem i rozrysowałem sobie taką mapę życia, w której oznaczyłem różne obszary. Finanse, zdrowie, relacje i w każdym z nich znajdowałem rzeczy, które mogę określić jako moje zwycięstwo, mój sukces i w każdym z nich znajdowałem rzeczy, które mogę określić jako moja porażka. I znowu do tego potrzebujesz dużo odwagi, żeby spojrzeć w swoje życie. Dlaczego musimy to zrobić? Zwróć uwagę, pierwsza rzecz, którą robisz, którą robi mechanik, jak samochód wjeżdża na kanał w warsztacie, pierwsza rzecz, którą robi mechanik, to jest analiza tego, co ma. Tak samo lekarz. Pierwsze, co robi lekarz, kiedy siada człowiek, pierwsze, co robisz, to jest diagnoza. To jest diagnoza. W którym miejscu jesteśmy? To samo, jeśli jesteś konsultantem, wchodzisz do jakiejś firmy, pierwsze, co robisz, to jest diagnoza tego, co jest. Żeby móc pójść dalej. I teraz taką diagnozą, takim podsumowaniem po roku może być właśnie to. Przechodzisz przez wszystkie twoje obszary. Przez relacje, przez finanse, przez zdrowie, przez karierę. Cokolwiek tu wpiszesz. Przez twoje działania i różnego rodzaju rzeczy, które się działy w twojej rodzinie. I tak dalej, i tak dalej. Wypisując sobie tutaj naprawdę każdy duży obszar twojego życia. I w każdym z nich znajdujesz swoje zwycięstwa i swoje porażki. Za każde zwycięstwo dobra robota. Za każdą porażkę okej, łapiesz się i do porażek trzeba się przyznać. Na zasadzie okej, zjebałem. Więc teraz masz dwie możliwości. Możesz wziąć taki page,
wiesz, i biczować się, i wejść, wpaść w poczucie winy, i wiesz, w depresję, i o mój Boże, jak ja mogłem to zrobić, i tak dalej, to jest jeden wybór. Drugi wybór to jest to, żeby powiedzieć, okej, spieprzyłem, czego się z tego nauczyłem. Dla mnie wybór jest oczywisty, w którą stronę należy iść, bo tylko jedna z możliwości powoduje, że się zaczynamy rozwijać. Ta możliwość z pejczem, z biczowaniem się i z poczuciem winy za błędy, które robimy, nie prowadzi absolutnie donikąd. To jest tylko, wiesz, tam tylko spada się niżej i niżej. Rozwój jest tutaj. Rozwój polega na tym, że łapiemy ten moment, w którym poślizgnęła nam się noga. Widzimy, jakie były tego konsekwencje. Bierzemy odpowiedzialność za to, że poślizgnęła nam się noga. Wyobraź sobie, wiesz, gościa, który wspina się na bardzo wysoką górę i w pewnym momencie popełnia błąd, wiesz, stracił koncentrację i poślizgnęła mu się noga. Przez to on się zsunął i ludzie, którzy szli za nim, też odczuli to i były konsekwencje dla całej grupy, która się wspinała. Teraz, ten człowiek ma dwie możliwości w takiej wielkiej metaforze też na nasze życie. On może teraz powiedzieć sobie, nie wspinam się już na tą górę. Jestem beznadziejny, nie nadaję się, jestem złym człowiekiem. I może do końca życia biczować się i wspominać to. To jest jedna droga, którą można pójść. Druga droga to jest powiedzieć swojemu zespołowi, słuchajcie, przepraszam, że spierdoliłem. Przepraszam, że straciłem koncentrację i przepraszam za to, że przeze mnie nastąpiły takie konsekwencje. Teraz biorę czas na to, żeby się zastanowić, dlaczego to powstało i żeby zrobić wszystko, że kiedy jutro będziemy się wspinać, to ja będę skoncentrowany. I zapewnię, żeby w tym roku i w następnym coś takiego więcej się nie powtórzyło. Żeby i na tym polega dążenie. To jest właśnie dla mnie dążenie do perfekcji, żeby łapać takie momenty, kiedy obsunie się nam noga. To jest naturalne. Zaakceptuj to, że porażki są naturalną częścią procesu edukacji. Jest porażka. Naturalną. Teraz, dlaczego my tak nie lubimy porażek? Przez pierdoloną szkołę. Bo pomyśl, co robią z porażką w szkole? To jest największa masakra systemu edukacyjnego, jaka jest. Porażka jest piętnowana. Jest, wiesz, jest jedynka na czerwono, wzywani są rodzice, wiesz, jak masz, wiesz, porażkę, to jesteś zły, nie możesz tak robić, wiesz. To jest mega błąd. Mega błąd. Tak samo w systemie wychowawczym. Zwróć uwagę, jeśli szczególnie rodzice, którzy byli moimi rodzicami, to jest to pokolenie i pokolenie wstecz, prawda, lat 50. i wstecz, oni nie byli uczeni tego, żeby wychowywać dzieci na zasadzie, że dziecko popełniło błąd, no to porozmawiajmy z nim o tym, żeby następnym razem tego błędu nie popełniali. Raczej to pokolenie było wychowane w ten sposób, że dziecko popełniało błąd, no to brali jakiś tam kabel od odkurzacza, pasek, prawda, i w ten sposób piętnowało się błąd, czy tą porażkę. Tak? Jak będziesz miał jedynkę, to nie wracaj ze szkoły i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, co to powoduje, że my zaczynamy się wstydzić naszych porażek, że chowamy je, że ukrywamy je. To jest olbrzymi błąd, bo porażka to jest najlepszy materiał edukacyjny dla nas. Zaraz obok zwycięstwa, bo zarówno zwycięstwo zostawia za sobą ślady. Dla mnie zwycięstwo i porażka to jest, wiesz, to są takie dwie osoby, które idą po plaży i zostawiają ślady. Porażka zostawiła ślady i zwycięstwo zostawiło ślady. I chciałbym, żebyś naprawdę przyjrzał się tym dwóm procesom twojego życia. Zaakceptował je, że jesteś zarówno człowiekiem, który odnosił w tym roku zwycięstwa, jak i człowiekiem, który miał swoje porażki. I to jest okej. Pytanie, co zrobisz z tym materiałem edukacyjnym? Czy to będzie po prostu podróż dookoła kalendarza, podróż dookoła 365 dni i hulaj dusza, w następnym roku zróbmy dokładnie to samo? Czy może zrobisz to w taki sposób, że wyciągniesz poważne wnioski z tego roku, żeby w następnym roku odrabiać inne lekcje, żeby w nowym roku zająć się czymś wyżej. A będę chciał poprowadzić Cię wyżej. Będę chciał Cię poprowadzić na spotkanie z człowiekiem, który wszedł na Mount Everest. Będę chciał poprowadzić Ciebie na spotkanie z człowiekiem, który mentalnie przygotował naszych siatkarzy do tego, żeby po raz pierwszy od 40 lat zdobyli tytuł Mistrzów Świata w siatkówce. Będę chciał poprowadzić Ciebie do tego, żeby wejść naprawdę, naprawdę wysoko. Ale najpierw w tym roku trzeba posprzątać swoje mieszkanie.
I wtedy możemy iść wysoko, bez bagażu, wziąć plecak i zobaczyć, jakie kamienie są w tym plecaku, wypakować je. Skąd one się tam wzięły? Możesz stwierdzić, że są pewnego rodzaju kamienie, które nosisz od wielu lat w twoim plecaku. Ostatni tydzień, możesz znaleźć to na Facebooku, na moim profilu Paweł Jan Mróz, możesz znaleźć 70 w tej chwili rad. I tak naprawdę to są rady, które piszę do was wszystkich, ale tak naprawdę, naprawdę najgłębiej to są rady, które ja wyciągnąłem z mojego życia. I to są moje rady na przestrzeni lat, które ja mam dla samego siebie. Które jeśli w 100% będę ich słuchał, to wiem, że wtedy jestem najlepszym sobą, jakim mogę być. Jeśli nie, istnieje równia pochyła, którą bardzo łatwo można się stoczyć w dół. Jeśli nie pilnujemy tego, żeby iść do góry. Więc to jest trzeci etap. Łapiesz koło życia. Relacje, finanse, zdrowie, kariera, rodzina i wszystkie te miejsca, gdzie nastąpiło twoje zwycięstwo, robisz dobra robota. I wyobraź sobie w 2015 od razu, gdzie może być tego więcej. Jak złapiesz gdzieś porażkę, wróć do tego momentu. Szczególnie jeśli to był taki, wiesz, wielki błąd. Jak to są takie momenty, o których my najbardziej nie chcemy pamiętać. I to jest największy błąd. To jest nie pamiętać o największych błędach. Bo w największym błędzie, tam gdzie dostaliśmy najbardziej w pierdol, to jest moment, w którym życie dało nam najlepszą lekcję. Tylko z tym trzeba się spotkać. Trzeba to wziąć na klatę, że po prostu dałem ciała i naprawdę znaleźć powód, dla którego ja to zrobiłem. I wyobraź sobie wtedy, że idziesz jeszcze raz w tej sytuacji jesteś. Że wchodzisz jeszcze raz w tę sytuację. Tylko zamiast robić A, tak jak zrobiłeś, co doprowadziło do tego, to teraz robisz coś innego. Teraz robisz jakieś B. I czy widzisz, że na tym polega nasz rozwój jako ludzi, i sportowców, i rodziców, i biznesmenów? To jest wracać do takiej samej sytuacji, w której daliśmy ciała w tym roku, a życie nas wróci. Czy zauważyłeś, że pewne sytuacje się powtarzają, że one się powielają? Gwarantuję, czas stop. Zatrzymajmy. Ja mogę być ten super pozytywny. Mogę ci mówić, twój umysł ma moc przyciągania. Wystarczy, że będziesz marzył o pewnych rzeczach i wszystko będzie ok. Więc usiądź po prostu na fotelu teraz w Sylwestra i pomarz sobie o 5 najważniejszych rzeczach dla ciebie i one się spełnią. Tylko, że wtedy pierdoliłbym głupoty. Bo gwarantuję ci, że porażki, których doznałeś w 2014 roku, w pewnym momencie, jeśli nie w 2015, to później wrócą do ciebie z powrotem. Dokładnie tak samo, jeśli byłeś z kimś w związku i pojawił się problem, który nie został rozwiązany i dlatego rozstałeś się i znalazłeś nowego partnera, to gwarantuję ci, że z tym partnerem za jakiś czas spotkasz się dokładnie. To są nieprzepracowane rzeczy, które się ciągną za nami, jak kotwice. To samo można znaleźć w biznesie, to samo można znaleźć w karierze, to samo można znaleźć w swoim zdrowiu. Jeśli nie, to on będzie wracał. On będzie wracał. Dlatego dobre podsumowanie. I jak masz ten materiał, czyli jak masz tą linię czasu od stycznia do teraz, wszystkie porażki, wszystkie zwycięstwa, jak masz wszystkie obszary twojego życia i wyciągnięte z nich takie rzeczy, teraz jesteśmy do przodu. Teraz możemy iść dalej. Teraz możemy przejść do czwartego etapu, czyli spisanie najważniejszych porad, jakie możesz zrobić. To jest proces, który ja robiłem przez ostatni tydzień. Podsumowując ten rok, jego efekt możesz znaleźć u mnie na profilu, u mnie na fanpage'u, na Facebooku, gdzie z tych procesów, tylko że ja w tym roku zrobiłem coś jeszcze. I jeśli chcesz ode mnie zadanie na szóstkę, jeśli chcesz, wiesz, zadanie na szóstkę, to możesz zrobić to dla całego twojego życia. I to jest wielki proces. To jest proces, który w tym momencie jestem gdzieś ukończony, mam 80%. 80% procesu podsumowania całego życia jest ukończone. Nie wiem, czemu złapało mnie to w tym życiu, w tym roku.
stwierdziłem, że najwyższy czas jest złapać te wszystkie lata mojego życia, i prywatne, i biznesowe, i jeśli chodzi o moje zdrowie, i moje nawyki, i naprawdę dogrzebać się już, wiesz, do samych korzeni pewnych rzeczy. Więc ja wybrałem taki proces, jestem już tydzień w tym procesie i jest fantastyczny. Tyle informacji, które znalazłem, część z nich oczywiście wraca, część z nich już miałem, część to są rzeczy, które wyciągam z głębi siebie i spotykam się z nimi jak z lustrem. Więc teraz czwartym etapem, przez który chcę, żebyś przeszedł, to jest rada, którą możesz dać sobie samemu. To jest rada. Jaką radę masz, którą ja od Pawła, który przeżył 2014 rok, który jest w bardzo ważnym momencie, w momencie kontemplacji tego, co było. Jaką ja mam radę dla Pawła, który zaczyna 2015 rok. I takich rad napisałem już 70. Możesz je znaleźć na Facebooku, jeśli masz ochotę znaleźć moje rady dla mnie i jednocześnie możesz zauważyć tę tendencję, że są to rady bardzo uniwersalne. Ale nawet ważniejsze rady to będą Twoje rady dla Ciebie. Twoje rady po podsumowaniu, po przeżyciu, po podróży dookoła 2014 roku i podsumowaniu 2014 roku. Teraz jest czas dla Ciebie. I chciałbym, żebyś potraktował każdą porażkę, każde zwycięstwo jako materiał edukacyjny w tym roku. Wyciągnij z tego wnioski, nagródź się, przeproś siebie, przeproś innych ludzi, jeśli coś spierdoliłeś. Przeproś siebie. Nagródź siebie, nagródź innych ludzi, jeśli oni zrobili coś dobrego. Tak, żeby wejść w ten 2015 rok na pełnej energii, na 1000%, nie na 100%, bo na 100% my żyjemy na 100%, łapiesz to? Każdy z nas żyje na 100%, teraz swoje 100%. Ja chcę, żebyś też żył 10 razy bardziej, na 1000%, na 1000%. 10 razy mocniej, tylko żeby to zrobić. Potrzebna jest odpowiednia strategia. I taką strategią, jedną z takich strategii jest to, co Ci teraz pokazuję. Cztery etapy. Cztery etapy. Nagródź siebie za zwycięstwa. Złap swoje zwycięstwa. Złap swoje porażki. I zedytuj przyszłość. Tak, żeby mieć wyraźny dzwonek, kiedy będziesz w takiej sytuacji za rok. W 2015 roku. Gdzie popełniłeś porażkę w tym roku. I wejdziesz w tą sytuację. I już złapiesz się, że już sięgasz po to. I nagle masz taki wielki dzwonek, który mówi Ci, nie tędy droga. I mówisz, nie. Ja już to przeżyłem, zintegrowałem i wyciągnąłem z tego wniosek. I w tym momencie to już mnie nie interesuje. Ja wybieram inną drogę. Inną drogę dotarcia. I na tym polega edukacja, polega nasz wzrost jako błędy i żeby powielać swoje sukcesy, budując coraz wyżej i wyżej i wyżej. I jeśli będziesz w stanie jeszcze w tym roku, być może dzisiaj w nocy, jeśli poczujesz, wiesz, jeśli poczujesz tą, ja mam tak czasami, że po niektórych szkoleniach chcę więcej, w tym roku, zrób to jeszcze w tym roku, tak żeby rzeczywiście, wiesz, wejść w ten 2015 już na pełnej energii, gotowy, przygotowany, z dobrymi radami dla samego siebie. Więc to, co ja zamierzam zrobić jeszcze dzisiaj, być może w nocy, może jutro rano, to jest dokończyć i napisać 30 pozostałych porad, a czuję, że idę coraz głębiej i głębiej i będę miał 100 porad dla Pawła. 100 porad, według których Paweł będzie żył i funkcjonował, według których będzie uczył innych ludzi. I jedną z takich porad na pewno, które mam dla siebie, to jest coś, o czym napisałem dzisiaj już na Facebooku. To jest to, żeby znaleźć i uczyć ludzi o ich wewnętrznym nauczycielu, o wewnętrznej mądrości, która jest w nas, żeby korzystać z tych doświadczeń, które mamy, żeby korzystać z całej tej wiedzy, którą zgromadziliśmy. Pomyśl, to jest 20 kilka, 30 kilka, 40 kilka lat doświadczeń, które mamy. Tam jest masa wiedzy i dotyczącej pracy zawodowej, i dotyczącej związków i rodziny. Tylko wyciągnij to z siebie, wyekstraktuj to, spisz to i zacznij żyć według tego.
tym jeszcze będziemy się zajmować. Nawyk wytrwał. Są potrzebne też do tego strategie. Ale teraz chcę, żebyś zrozumiał, że w tobie jest mega dużo informacji. Jest wiedza zapisana. Tylko musisz ją z siebie wyciągnąć. To jest pierwsza rzecz. Te cztery etapy to jest wyciągnięcie. Spisz ją, żeby ją mieć na zewnątrz. Jak kodeks. Pomyśl o tym. Każda religia, każdy system wiedzy, każda filozofia, która powstała, wymyślona w jakimś umyśle, w jakimś sercu, w pewnym momencie wychodzi na zewnątrz i jest uczona jako model innych ludzi. Najważniejszym uczniem ciebie samego jesteś ty sam. Twoim najważniejszym nauczycielem jesteś ty sam. Dobry nauczyciel, za którego ja się uważam, nieskromnie mówiąc, to jest taki nauczyciel, który prowadzi ciebie do tego, żebyś ty uczył siebie, żebyś ty stał się liderem, żebyś ty stał się przewodnikiem samego siebie. To jest prawdziwa moc. To jest wolność. To jest niezależność. To jest siła. Żebyś ty mógł budować swój własny statek. Do takiego miejsca chcemy ciebie doprowadzić. Żebyś przyjechał do nas w miejsca, gdzie możemy nauczyć siebie, w jaki sposób buduje się statki. W jaki sposób zostaje się kapitanem. Ponieważ jest taka tendencja i ja mam olbrzymią wdzięczność i szczęście, że mnie to nigdy nie spotkało, takiego, wiesz, podążania za guru. Mnie to absolutnie nie interesuje. Ani od strony podążania za guru, ani od strony bycia guru dla kogoś. To jest bzdura, bo w tym nie ma wolności, w tym nie ma mądrości, w tym nie ma niezależności, w tym nie ma rozwoju. Tam jest tylko miłość, bardzo sztuczna na poziomie ego. To, co ja chcę, żebyś miał, to żebyś był mistrzem świata. To jest mój cel. Mój cel dla mnie to jest być mistrzem świata. I mój cel dla ciebie to jest być mistrzem świata. Pytanie, czy weźmiesz to wyzwanie? Czy jesteś gotów, żeby to zrobić? Czy jesteś gotów, żeby pójść ze mną? Ten dodatkowy kilometr. Dodatkowe kilka jeszcze, wiesz, jeszcze trochę energii włożyć. Tego 30 grudnia, w przedostatni dzień roku, który wiem, że dla wielu z was był bardzo ciężki i intensywny. I dla mnie też. Tylko jest jedna różnica, która odróżnia wojowników od innych ludzi. To jest tak, że cokolwiek jest w naszym życiu, cokolwiek się dzieje, to my możemy upaść nawet, wiesz, na jedno kolano. Ale wstajesz i wstajesz silniejszy i mądrzejszy. Więc jeśli jest coś w nas, co jeszcze pozwala, wiesz, zrób to teraz, tak żeby zakończyć ten rok, wiesz, żeby zakończyć ten rok z przytupem. Bo jak tak zakończysz ten rok, to pomyśl, jak zaczniesz kolejny. Taki jest mój cel na końcówkę tego roku, na dzisiaj i na jutro. Zakończyć go na 1000% i zacząć 2015 rok na 1000% mądrzejszy o wszystko, co się przydarzyło w tym roku. Tam chcecie poprowadzić. Chcecie poprowadzić na spotkanie z mistrzami świata. Chcecie poprowadzić w przyszłym roku na spotkanie z człowiekiem, który był na Mount Everest. Ale przyjdź na to gotowy, jak wojownik. Mój nauczyciel powiedział mi kiedyś, robiliśmy 5 serii. Na początku 3 serie, przerwa, później 5 serii po 100 pompek. To był taki czas, że robiłem 100 pompek spokojnie. Teraz byłoby to jakieś wyzwanie dla mnie. I jak kończyłem serię tych 100, to upadłem na ziemię i zacząłem, wiesz, i zacząłem jęczeć. I wtedy mój nauczyciel podchodzi do mnie i mówi tak: Paweł, następnym razem, jak będziesz kończył serię 100 pompek, to chciałbym, żebyś ostatnią, setną, zrobił w taki sposób, żebyś wysłał do swojego ciała sygnał, że jesteś w stanie zrobić jeszcze 100. To ma być najsilniejsza pompka. I kończysz nie upadając, tylko kończysz finish strong. Kończysz silnie. Kończysz. I jeszcze powiedz sobie w duchu, mógłbym zrobić jeszcze 10. I kończysz. Zamiast, wiesz, na rękach z waty upadasz, poddając się. Jaki to sygnał wysyła? Dla naszego umysłu, dla naszego ciała. Uff. Ledwo się udało. Czy to jest sygnał, który chcemy wysyłać? Czy chcemy wysyłać raczej sygnał? Tak.
zrobiłem to i mogę zrobić, więcej. Bo możesz zrobić więcej. Każdy z nas może. I moja rada, mega rada, to jest rada rad. Każdy mistrz miał swoich nauczycieli. Jeśli spojrzysz gdziekolwiek, gdzie była wybitność, wybitny człowiek był prowadzony przez wybitnego człowieka. Przez mentora, przez przewodnika, przez nauczyciela, przez coacha, przez... To jest ktoś, kogo szukasz na 2015 rok. I chcę Ci dać jeszcze coś wyjątkowego. W Polsce teraz są wyjątkowi ludzie. Naprawdę. To jest czas, kiedy my Polacy robimy wyjątkowe rzeczy. Wyjątkowi ludzie przyjeżdżają do Polski i wyjątkowych Polaków możesz spotykać w Polsce. Za chwilę chcę opowiedzieć Ci o kilku takich ludziach. Anthony Robbins, człowiek, którego widzisz teraz. Człowiek, który jest instytucją w rozwoju osobistym. Który dotarł ze swoim przekazem do milionów ludzi. Milionów, literalnie do milionów ludzi. Na którego szkolenia przychodzi po 10-20 tysięcy ludzi. Który ze swoim przekazem, z przekazem bardzo podobnym do tego, co ja mówię Ci teraz, na zasadzie zbuduj silnego siebie, mocnego wojownika, który idzie w życie. Nawet jak to życie czasami, wiesz, go trafia, to okej, idę dalej. I z otwartym sercem, z otwartym umysłem uczę się, poprawiam się i doskonale w różnych obszarach życia. To jest człowiek, który doradza gwiazdom Hollywood, aktorom. To jest człowiek, który doradzał prezydentom. To jest gościu, który doradza ludziom z listy Fortune 100, najbogatszych ludzi na całym świecie. I to jest ktoś, z kim możesz mieć bezpośredni kontakt w Polsce. To jest ktoś, kto jak dla mnie jest jednym z liderów przez Harvard, przez Business Harvard School, został wybrany jako jeden ze 100 ludzi, którzy mają najbardziej przełomowe idee w biznesie. Dla mnie człowiek jest konieczny do poznania. To jest, jeśli wiesz, grasz w koszykówkę i to jest twoja pasja, to musisz poznać Michaela Jordana. Jeśli twoją pasją jest rozwój, to jest musisz poznać Anthony'ego Robbinsa, tego człowieka, którego widzisz, który stoi w garniturze na plaży na swojej wyspie. To jest jego wyspa. Specjalnie wybrałem to zdjęcie, ponieważ to jest jego wyspa, na której on stoi. I ta idea mi się bardzo podoba, żeby mieć swoją wyspę. Żeby, wiesz, doprowadzić do tego, że masz coś tak wartościowego do zaoferowania światu, że świat odpowiada Ci tym, że możesz pozwolić sobie, żeby mieć swoją własną wyspę. I to zdjęcie bardzo mi się spodobało, ponieważ dla mnie to jest człowiek, który osiągnął bardzo dużo. On wszedł na Mount Everest w rozwoju osobistym, w przemówieniach publicznych, w coachingu, w prowadzeniu biznesu. Kilkanaście międzynarodowych firm, które prowadzi. Więc myślę, że to jest człowiek, którego warto się uczyć, ponieważ on posiada jeszcze jedną cechę, oprócz tego, że odniósł wielkie sukcesy. On umie nauczać, ponieważ niektórzy wybitni biznesmeni, których spotkałem, nie są nauczycielami. To znaczy nie są w stanie przekazać Ci swojego sukcesu. Nie są w stanie przekazać Ci drogi do sukcesu. Anthony Robbins w taki sposób jest w stanie przekazać Ci drogę. Swoją drogę, którą przeszedł. Anthony Robbins. Drugi zawodnik, wybitna postać, którą chcę, żebyś poznał w 2015 roku. To jest Kuba, Jakub Bączek. To jest trener, to jest człowiek, który sprawił, że Polacy pierwszy raz od 40 lat zdobyli Mistrzostwo Świata w siatkówce. I Jakub opowiadał mi niesamowite historie z tego turnieju. Historie też bardzo, bardzo takie, wiesz, mocne, intensywne, ponieważ chłopcy, czy myślisz, że oni cały czas wygrywali? Czy oni cały czas byli na topie? Czy nie mieli swoich kryzysów w ciągu tego miesiąca turnieju, który był w Polsce? I Kuba jest tym człowiekiem, który czuwa nad ich emocjami, nad atmosferą, nad ich stanem psychicznym, nad ich wizualizacją, nad tym, żeby wychodzili na boisko w takim stanie, że są w stanie, wiesz, zmiażdżyć przeciwników. Tutaj na zdjęciu możesz zobaczyć Kubę z Pucharem Świata. To jest Puchar Świata. I Kuba jest ich coachem, jest ich trenerem mentalnym. I to jest człowiek, którego naprawdę chcesz poznać. Dlatego, że z kilku powodów oczywiście. Kuba jest też przedsiębiorcą,
jest wolnym finansowo człowiekiem. Natomiast to, co we mnie urzekło w Kubie, to że on naprawdę ma konkretne narzędzia i ma bardzo konkretne wyniki. Większość sportowców z tej drużyny to są też jego indywidualni klienci, ci siatkarze, z którymi on pracuje. Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego siatkarze osiągnęli sukces, którego nie osiągali przez wiele, wiele lat, to Kuba jest jednym z tych elementów. Innym elementem oczywiście jest to, że przyszedł bardzo dobry trener, że mistrzostwa były w Polsce, że zgromadziła się wyjątkowa grupa zawodników, ale Kuba sprawował pieczę nad całą tą energią, atmosferą, nad tym, żeby trzymać nowe nawyki. Jest taka historia, którą na pewno Kubie opowiem Wam, kiedy spotkamy się w przyszłym roku, kiedy drużyna weszła w stary nawyk, bo Kuba pracował z nim przez okres przygotowawczy, żeby wejść na wyższy poziom nawyków. To znaczy, żeby wejść w nawyk, jesteśmy mistrzami. Czyli żeby wyjść z takiego nawyku, nie wiem, czy kojarzysz taki nawyk w polskim sporcie, uff, udało się. To jest stary nawyk. A Kuba pracował z nimi nad nawykiem, żeby druga drużyna mówiła, udało się. Że to Polacy mają wchodzić, tak jak Niemcy wchodzą na boisko w piłkę nożną. Że inne drużyny robią, no może coś nam się uda ugrać, ale no nie będziemy, wiesz, stawiać sobie jakichś tam za bardzo wysokich celów, no bo to są Niemcy. Jak tak zaczynasz myśleć o sobie, jak zaczynasz myśleć o sobie jak mistrz, to jest początek do tego i masz kompetencje, umiejętności, którymi możesz to potwierdzić, to jest początek drogi do tytułu mistrzów świata. Więc droga na szczyt w sporcie. Osoba, którą poznałem ostatnio, z którą rozmawiałem, która jest dla mnie kolejną fascynującą polską postacią, to jest zdobywca Mount Everest, najwyższego szczytu świata, Piotr Ciszewski. Mieliśmy super rozmowę ze sobą wczoraj, którą prowadziliśmy, gdzie zacząłem wyciągać trochę od Piotka, żeby poznać, jaki umysł musisz mieć, żeby wejść na Mount Everest. Co musisz mieć w sobie? Jak wielkie jaja musisz mieć? I jak bardzo za tymi wielkimi jajami, za tą pasją i motywacją, jaki umysł musi stać za tym, żeby wytrzymać takie rzeczy, jak wejście na Mount Everest. Więc Piotrek ma oczywiście kilka fascynujących rzeczy. Na przykład powiedział mi, żeby jeśli teraz, bez żadnego przygotowania, zostalibyśmy przeniesieni na Mount Everest, czyli na 8848 metrów nad poziomem morza, to wytrzymalibyśmy tam być może 20-30 sekund, po czym byśmy zemdleli i byłoby finito. To jest tak wielki, już na poziomie 6000 metrów masz 60% mniej tlenu, niż jak jesteś na wysokości, tak jak jesteśmy tutaj w Warszawie, czy na wysokości poziomu morza. Wyobraź to sobie? Więc ilość tlenu tam, na samym szczycie jest minimalna. Pomyśl, jaki to jest wysiłek wchodzić pod górę, a jaki to jest wysiłek wchodzić pod górę, jak masz do dyspozycji 20% tlenu, który masz normalnie. Więc to wymaga wyjątkowego serducha. I uważam, 2015 chcę, żeby był wyjątkowym rokiem. Ja zamierzam pracować tylko z mistrzami świata. I zamierzam dostarczać Wam w 2015 roku najlepsze doświadczenie. To znaczy największego gościa, mistrza absolutnie biznesu i szkoleń. Mistrza, jeśli chodzi o trening mentalny, który przyjaźni się z drużyną siatkarzy i który jest ich coachem. Człowieka, który wszedł na Mount Everest. To są ludzie, których ja chcę mieć blisko siebie. I jeśli widzisz, jeśli to jest coś, do czego chcesz przyjść, żeby uczyć się razem od nas, to jest drużyna, którą ja szykuję. I moja skromna postać, Paweł Jan Mróz, więc ja jestem tym człowiekiem, który zaczyna budować tą drużynę. I ja zamierzam wejść na szczyt. 2015 rok postanowiłem, że będzie absolutnie okresem przełomowym we wszystkich obszarach, które są kluczowe. Ale też w tym obszarze tego, co ja będę dawał Wam. Więc zabieram Was na szczyt w 2015 roku. Pociąg odjeżdża. Właśnie możesz słyszeć taki pierwszy i drzwi są otwarte do tego, żebyś dołączył do tego projektu.
do tego, żebyś dołączył do mnie, do Piotka, do Kuby, do Antoniego Robinsa, bo zamierzamy zrobić w Polsce coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie było. I jest wiele osób, które nas wspierają. Łukasz Milewski, który organizuje przyjazd Antoniego Robinsa do Polski. To jest coś, co nas łączy. Idziemy na Mistrza Świata. Koniec z tym, żeby Polacy byli traktowani jak trzecia liga europejska albo światowa. To jest ten moment. Rozumiesz? Mamy Mistrza Świata. Mamy ludzi, którzy wchodzą na Mount Everest. Mamy wielkie projekty, które organizujemy. To jest ten czas. Rozumiesz? To jest ten moment, w którym rzeczywiście można zrobić coś wyjątkowego. I to coś, ten program, do którego Cię zapraszam, nazywa się Everest, czyli trening Mistrzów Świata. Jeśli popatrzysz, jeśli przyjrzysz się temu, to są ludzie, którzy właśnie wchodzą na Mount Everest. Są na ostatniej prostej. Tam jest słońce w oddali, które oświetla ich i perspektywa, która jest z tego szczytu. Teraz, nie wiem, co jest Twoim Everestem w życiu na 2015 rok. Wiem, co jest moim Everestem, wiem, co jest moim szczytem, bo podsumowując zeszły rok, zacząłem definiować to. Zdefiniowałem to, co chcę osiągnąć w moim ciele, w moim zdrowiu. Zdefiniowałem to, co chcę osiągnąć w moim biznesie, w mojej firmie. Zdefiniowałem, co chcę osiągnąć w mojej karierze. Zdefiniowałem, jakim ojcem chcę być dla mojego syna, jakim człowiekiem chcę być dla moich przyjaciół. I zrobię wszystko, żeby wejść na ten szczyt. Więc jeśli jesteś gotów, zamiast, wiesz, tu pójdę na szkolonko, tam pójdę na szkolonko, tu zrobię jakieś ćwiczenia, przeczytam książkę i takie inne pierdoły. Jak jesteś gotów zaangażować się na 100%, jak wojownik, jak człowiek, który idzie na szczyt, to ten rok może być dla Ciebie przełomowy. Na tym będzie polegał Everest. Everest i The Way Ahead Antoniego Robinsa. Więc to jest moje zaproszenie do Ciebie, żeby dołączyć do tej brygady, do Mistrza Świata, do człowieka, który był na Mount Everest, do mnie i do Antoniego Robinsa. Więc jeśli zwrócisz na to uwagę, to jest w marcu, 9-14 marzec, Everest, czyli trening mentalny. To będzie 6 dni, w którym będę uczył Cię, w jaki sposób ja przygotowuję biznesmenów czy sportowców mentalnie do tego, żeby funkcjonowali lepiej. Emocjonalnie, mentalnie, żeby wiedzieć, w jaki sposób budować swoje cele, jak zbudować nawyki osiągania celów, jak zbudować przekonania, które mają mistrzowie świata. Bo przekonanie, które mają nie mistrzowie świata, to jest, wiesz, jakoś to będzie. Albo, wiesz co, nie stawiajmy sobie takich za wysokich celów, bo możemy doznać porażkę. Ja Ci mówię wyraźnie, koniec z takim myśleniem. Myślenie jest, idę na mistrza świata. Jeśli czujesz w sobie to wezwanie, ten potencjał, który chce wyjść z Ciebie. I teraz, ja nie wiem, czy każdy z nas w 2015 roku będzie mistrzem świata. Natomiast jak wysoko możemy zajść w momencie, kiedy zaczniemy rzeczywiście iść z całych sił na maksa, jak mistrz świata, jakbyśmy już byli mistrzem świata, to jest miejsce, do którego jestem bardzo ciekawy, gdzie dojdziemy. Także takie combo, ja, Kuba Bączek, Piotr Cieszewski, który wszedł na Mount Everest, Kuba Bączek, który trenował siatkarzy i ja na szkoleniu, które będzie trwało 6 dni, czyli Everest, trening mentalny. 6 dni w Warszawie bardzo intensywnego treningu, który będziesz mógł przejść tak, jak przechodzą profesjonalni sportowcy, tak, jak przechodzą ludzie, którzy wchodzą na Mount Everest, wyciągając tą wiedzę zarówno z Kuby, jak i z Piotka i ze mnie, żebyś mógł naprawdę zoptymalizować to, w jaki sposób będziesz żył w 2015 roku, nauczyć się tego. I w kombosie z Antoni Robinsem, czyli z gościem, który naprawdę jest na topie w tym momencie, który doradza prezydentom i ludziom z listy Fortune 100, najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli to jest miejsce, w którym chcesz być, jeśli to jest drużyna, do której chcesz dołączyć, to serdecznie Cię zapraszam na Twój Everest. I tak jak mówiłem, pociąg zaczyna odjeżdżać dzisiaj. Zapraszam Cię teraz, w każdej chwili możesz przeskoczyć, jeśli chcesz poczytać więcej o treningu Everest albo o The Way Ahead, możesz przeskoczyć przez link, który jest gdzie? Link, który jest nade mną, pode mną. Link, który jest albo nade mną, albo pode mną, w zależności od tego,
czy jesteś do góry nogami ustawiony, czy stoisz normalnie, to w tym momencie link jest albo na górze, albo na dole. Możesz przeskoczyć i przeczytać więcej o Piotrku, o mnie, o Kubie, o treningu mentalnym Everest. I Piotrek i Kuba będą moimi gośćmi specjalnymi podczas tego treningu. Sam trening będę prowadził ja z ich pomocą. Plus tego pracujemy jeszcze nad jednym gościem specjalnym, który na razie jeszcze będzie w tajemnicy. Natomiast jeśli on będzie, to spodziewaj się tego, że przyniesie na spotkanie z Tobą swoje złote medale olimpijskie. Zapraszam Ciebie teraz na 10 minut przerwy i przemyśl dobrze 2014 rok i czy jesteś gotów, żeby w 2015 roku ruszyć na Twój Everest. Do zobaczenia za 10 minut. Witajcie po przerwie. Dostaliśmy od Was informację, że u niektórych z Was były problemy z dźwiękiem, dlatego mam nowy mikrofon. Myślę, że teraz gdybyście mogli teraz dać znać na czacie, czy jest poprawa w dźwięku. To jest taki prosty przykład tego, o czym mówię przez ostatnią godzinę, że jest godzina transmisji i po tej godzinie transmisji możemy wziąć informacje, podsumować je i wprowadzić zmiany. Dostaliśmy informację, że dźwięk może być czystszy, jest wprowadzona ta zmiana. Dostałem również informację, że oglądają nas również dzieci w różnym wieku, które przyszły od wujka Pawła nauczyć się różnych rzeczy. Także moja obietnica, możesz swoim 12 i 15-latkom i 8-latkom odchylić uszy, bo już nie będziemy przeklinać, jeśli mamy w towarzystwie naszą młodzież, więc możesz być spokojny, możesz z powrotem ich zabrać przed komputer i obiecuję, że już teraz będzie jak w Władca Pierścieni dostępny dla wszystkich dzieci od lat 5 w górę. A więc podsumowując pierwszą część, chciałbym, żebyś wykonał 4 procesy, przeszedł przez 4 etapy coachingowego podsumowania 2014 roku. Pierwszy etap, nagrodzenie siebie za zwycięstwa, wypisanie wszystkich zwycięstw od stycznia do grudnia, ostatnie 364 dni i zaplanowanie, jak może być tego więcej, jak mogę powielać to w przyszłości. Drugi etap, znalezienie wszystkich porażek, które miały miejsce, zmierzenie się z nimi i wyciągnięcie wniosków, co mogę zrobić inaczej, jak mogę zachować się inaczej, jeśli taka sytuacja powróci, żeby odnieść inny rezultat. Trzeci etap, budujesz koło życia i znajdujesz porażki i sukcesy z każdego obszaru. Wyciągasz te informacje, ekstrapolujesz je, ekstrahujesz. I czwarty etap, dajesz sobie rady. Jeśli już teraz przeszedłeś przez jakąś część tego procesu, a może zrobiłeś już cały, bo wiem, że jeśli ogląda nas 1500 osób, to biorąc pod uwagę naturę ludzką, którą poznaję bardzo intensywnie przez ostatnie lata mojego życia jako coach, jako trener, to jest tak. Na próbie 1500 osób są wśród Was takie osoby, które już wykonały to ćwiczenie. Są wśród Was osoby, które wykonają to ćwiczenie jako jutro, dzisiaj wieczorem. Są tacy ludzie, którzy zrobią jego połowę, są tacy ludzie, którzy zrobią 10%, są tacy ludzie, którzy poświęcą na to 5 minut, są tacy ludzie, którzy zrobią część i przestaną, a są tacy z Was, którzy w ogóle tego nie zrobią. To jest na próbie ludzkiej uniwersalne wnioski, które mam ze wszystkich szkoleń, jakie prowadziłem. Teraz, ja bym chciał zmotywować Ciebie mocno do tego, żeby ten procent ludzi, którzy rzeczywiście wykonają to podsumowanie roku, żeby wzrósł. I teraz dobrym sposobem na to, żeby zmotywować kogoś do czegoś, jest powiedzenie o różnego rodzaju konsekwencjach. Więc chciałbym Ci powiedzieć, uważam, że to, kogo najlepiej znamy w naszym życiu, jesteśmy my sami. Więc moja historia jest taka, że przez wiele lat mojego życia popełniałem dokładnie te same błędy. Znaczy powielałem schemat rok po roku, rok po roku, rok po roku. I popełniałem dokładnie te same błędy odnośnie mojego zdrowia, odnośnie nadużywania różnych środków, a propos relacji, a propos biznesu, a propos pieniędzy. To jest po prostu był błąd za błąd powielany, jak chomik, który wyobrażasz sobie, że biega raz po raz. I w pewnym momencie, właśnie kiedy zbliżał się koniec roku, powiedziałem sobie stop.
I zrobiłem bardzo mocne podsumowanie i ono nie sprawiło, że moje życie od razu stało się idealne. I nadal takie nie jest. To jest okej, jesteśmy ludźmi i każdy z nas ma swoją i piękną, jasną stronę i trochę ciemniejszą. Natomiast w tym momencie zaczął się proces ewolucji. Ewolucji, która trwa już kilkanaście lat, kiedy świadomie zacząłem pracować ze sobą, kiedy zacząłem się rozwijać w różnych obszarach. I ten proces podsumowania, gdybym miał wymienić 10 najważniejszych rzeczy, które można zrobić dla swojego rozwoju, to jest robić taki proces podsumowania. Po miesiącu, po półroczu, po roku, a jak chcesz zrobić naprawdę taki bardzo mocno dotknąć siebie głęboko i spotkać się ze sobą, to zrób to dla całego twojego życia. I daj te rady. I teraz, już teraz chciałbym zorganizować konkurs, który wymyśliłem. I konkurs będzie polegał na tym, iż na naszym fanpage'u chciałbym, żebyś wypisał do jutra, do godziny 20, do jutra do godziny 20, żebyś wypisał twoje rady dla ciebie i dla ludzi, dla świata, podsumowując twój rok. Te rady, które będą najbardziej popularne, które będą najbardziej, które ludzie najbardziej polubią, zostaną przez nas nagrodzone. Zostaną przez nas nagrodzone biletami na nasze szkolenia, więc myślę, że warto jest to zrobić. To się nazywa motywacja zewnętrzna. Ona nie jest tak dobra czy tak silna jak motywacja wewnętrzna, ale jest fajnym stymulatorem, którego też możesz sobie używać. O motywacji będziemy mówić w trzeciej części tego szkolenia, tego spotkania online ze mną. Więc podsumowując, 4 etapy, które masz wykonać. I kolejna rzecz, o której mówiłem przez ostatnią godzinę, to jest, że każdy mistrz miał swoich nauczycieli i opowiadałem ci o Anthony Robbinsie, o Kubie Bączku, o Piotrku Ciszewskim i również o mnie i o tym, że budujemy niesamowite doświadczenie na 2015 rok, niesamowite doświadczenie treningowe, szkoleniowe, czyli Everest, 6 dni treningu i The Way Ahead. Rzeczy, na których po prostu musisz być, które musisz wziąć. I moim zdaniem, jeszcze chyba nikt mnie nie przebił i myślę, że nikt mnie nie przebije w 2015 roku, uważam, że to jest i będzie najlepsza oferta szkoleniowa, jaka jest, że za 1700 zł możesz przejść 9 dni szkolenia z człowiekiem, który był na Mount Everest, z człowiekiem, który trenował Polaków do Mistrza Świata w siatkówce, ze mną i z Anthony Robbinsem. Dla mnie to jest... Ja sam bardzo chętnie przeszedłbym te dwa szkolenia i pewnie je przejdę. Nawyki to jest baza naszego życia. Napisałem, że nawyki to jest 95% naszego życia. Nie wiem, czy to jest prawda, ale pomyśl tylko o tym. Jak wstajesz, otwierasz oczy i to, co robisz, to już jest twój nawyk. Teraz niektórzy mają nawyk, że wstają, wiesz, i mają, o Boże, znowu wstałem, tak? A niektórzy mówią, wow, ale super, że żyję, wiesz, obracają się do swojej żony czy męża i wiesz, i się uśmiechają. Albo nie, to też jest nawyk. Następnie sposób, w jaki, co jemy i jak jemy, jak się myjemy, czy się myjemy, później w co się ubieramy, jak się ubieramy, jak spędzamy czas o poranku, w jaki sposób jedziemy do pracy, co robimy w trakcie drogi do pracy czy do szkoły. Czy w ogóle mamy pracę, czy pracujemy, jak pracujemy, to wszystko są nawyki. Tych nawyków są tysiące i to jest esencja naszego życia. Dlatego człowiek w dużym stopniu przypomina komputer. Komputer i tak jak w komputerze są programy, które decydują o tym, w jaki sposób działa komputer, tak człowiek jest zorganizowany poprzez nawyki. Nawyki to są nasze programy. Nawyki to jest ten program, który jak wciskasz, wiesz, exe, wciskasz ten plik i on zaczyna jakąś operację. My też mamy takie nawyki wbudowane w siebie, w takie programy i to jest automatyczna czynność. Dlatego możemy mówić o tym jako o programie, która została zbudowana przez wielokrotne powtarzanie. To znaczy, że albo zobaczyliśmy coś u naszych rodziców, albo w telewizji, albo u innego człowieka, albo u jakiegoś bohatera z kreskówki. Skądkolwiek to przyszło do nas, wzięliśmy to, powtarzaliśmy, replikowaliśmy, oglądaliśmy wielokrotnie i wdrukowaliśmy to w siebie. I teraz to już jest część ciebie, część mnie. Ja mam swoje nawyki, ty masz swoje i rozwój polega na tym, że zaczynamy te nawyki
kodyfikować, że zaczynamy je przemieniać, zaczynamy usuwać te nawyki, które są niekorzystne i zaczynamy budować i wspierać coraz bardziej korzystne nawyki. Jeden taki korzystny nawyk, który ja mam w moim życiu, to jest kiedyś uwielbiałem słodycze. Uwielbiałem, ale po prostu, wiesz, to jest na przykład czekolada, potrafiłem zjeść, wiesz, dwie tabliczki bez żadnego problemu. Mogłem jeść, jeść i jeść. I teraz z czekoladą jest taka ciekawa rzecz. Nie wiem, czy wiesz, ostatnio zrobiono badania, porównując w jaki sposób, badania neurologiczne, które porównywały, w jaki sposób działa kokaina na mózg i czekolada. I okazuje się, że czekolada działa dokładnie na te same receptory, na te same części mózgu. I jakbyś wyobraził sobie mózg, który zaczyna się podświetlać, jego różne części mózgu po zażyciu kokainy czy po zażyciu czekolady, to dokładnie te same części się podświetlają, tylko że kokaina rozświetla troszeczkę bardziej i na troszeczkę dłużej niż czekolada. Natomiast mechanizm jest ten sam. Po jakimś czasie zaczyna gasnąć i co trzeba zrobić? Doładować sobie więcej. Dlatego ciężko jest skończyć na jednej kosteczce czekolady, bo high jest na chwilę. Czekolada to jest cukier prosty. To znaczy rozkłada się bardzo szybko, szybko daje high, ale też szybko schodzi. Czy przypomina Ci to trochę narkotyki? Analogii jest więcej. Bardzo ciekawy artykuł, który pokazywał, że ludzie uzależnieni od czekolady mają dokładnie ten sam proces uzależnienia od, ten sam proces, który mają ludzie uzależnieni od kokainy. Oczywiście kokaina jest trochę trudniejsza do porzucenia niż czekolada. Aczkolwiek od czekolady uważam, że jest więcej uzależnionych ludzi na świecie. Więc mój nawyk był taki, że jadłem, żeby nie wypowiedzieć innego słowa, bardzo dużo czekolady, bardzo intensywnie, generalnie tego, co jest słodkie. I w pewnym momencie przeczytałem badania, które pokazały, że jedzenie takich słodyczy, bardzo dużo cukru powoduje wiele konsekwencji dla naszego organizmu. Między innymi zakwasza się organizm, co zwiększa możliwość zachorowań, chorób, obniża energię paradoksalnie, zuboża w ogóle nasz organizm, jeśli chodzi o różnego rodzaju witaminy. Więc stwierdziłem, o kurczę, to nie ma sensu. I zacząłem zastępować sobie i zbudowałem sobie nawyk, że zamiast słodkiego czekolady, wiesz, batoników i tak dalej, jem owoce. Bardzo dużo różnego rodzaju owoce, które są słodkie. Daktyle, awokado, wiesz, mandarynki. I jakiś czas potrzebowałem i przeskoczyłem. I teraz jak wchodzę do sklepu i była taka sytuacja gdzieś 3 tygodnie temu, może miesiąc, że wchodzę z moją przyjaciółką do sklepu i mówię, kurczę, ale mam ochotę na coś słodkiego. I ona mówi, no ja też. I w tym momencie ja idę w jedną stronę, ona w drugą. I w pewnym momencie ja się zaczynam śmiać. Ona się pyta mnie, gdzie idziesz? A ja mówię, no idę po coś słodkiego. Ona idzie, wiesz, do tego takiego tunelu, gdzie możesz znaleźć każdą możliwą czekoladkę, a ja idę do tego takiego miejsca, gdzie są owoce. Bo to jest już mój nawyk. To już jest baza, to już jest we mnie wbudowany. I nawet jeśli ja sobie pozwolę zjeść jakąś czekoladkę, jedną czy dwie, czy nawet w trakcie, wiesz, świąt, jak jest wszystko tego, mogę zjeść nawet w ciągu wieczora tego dużo, to mój nawyk wbudowany jest taki, że ja jak idę, kiedy myślę słodkie, kiedy to już jestem skierowany na owoce. I to już jest automat. To było tak wielokrotnie powtarzane, że to jest automat. Dlatego wiem, że ja już nie będę, jakby ten problem takiego, wiesz, uzależnienia od słodyczy czy czekolady mi nie dotyczy. Bo ja jestem skierowany, mój nawyk biegnie już w inną stronę. Zmiana nawyków czasami jest bardzo prosta, czasami jest trudniejsza. Według badań, i to jest bardzo ciekawe, według badań zmiana nawyku może trwać od minuty natychmiastowej, aż nawet zmiana nawyku może trwać kilkaset dni, żeby zmienić nawyk. Bardzo różnie. Więc niektórzy mówią, żeby zmienić nawyk, potrzebne jest 20 dni, 30 dni, 60, 70. To może być prawda odnośnie jakichś ludzi w jakiejś sytuacji. Natomiast prawda, która jest, to jest to, że ludzie się różnią pod względem tego, ile potrzebujemy czasu, żeby zmienić nasze nawyki. Jeśli przejdziesz przez pierwszą część tego szkolenia, to podsumujesz swoje życie i dojdziesz do wniosku, jeśli będziesz tak uparty jak ja, to być może znajdziesz nawet 100 rad dla siebie, jak żyć w 2015 roku. Być może te rady będą inaczej, będą inne niż sposób, w jaki żyjesz teraz. To znaczy, że będziesz potrzebował wymiany starych nawyków i włożenia nowych nawyków, żeby żyć w nowy sposób. I po to jest ten moduł. Ten moduł jest po to, żeby poprowadzić cię do tego,
żeby dokonać zmiany na poziomie nawyków. Więc pierwszy etap, do którego chciałbym Cię poprowadzić, to jest coś, od czego być może nie spodziewałeś się w okresie Nowego Roku. To znaczy, chcę zapytać się Ciebie, jakie są Twoje antycele? Jakie są Twoje antyrezultaty? Gdzie na pewno nie chcesz iść? Zapisz to sobie na kartce, pomyśl o tym, czego na pewno chcesz uniknąć w życiu. Co na 100%, gdzie możesz powiedzieć, że jeśli dojdę tam, to będę nieszczęśliwy, jeśli dojdę tam, to będę się kiepsko czuł, jeśli dojdę tam, będę źle myślał o sobie, to na pewno są miejsca, z których rezygnuję. Dla mnie takie miejsce to na przykład jedno z takich miejsc, tak wyobrażam sobie, że mam taki wielki brzuch, wiesz, jestem taki zaniedbany, wiesz, taki ze szmarkończym, no, wiesz, takie podkrążone oczy, wiesz, taki fatalny stan zdrowia, zaniedbanie mojego ciała, tej świątyni, jakim jest moje ciało. Wiem, że to jest totalnie antycel mojego życia. Wiem, że innym antycelem mojego życia to jest takie miejsce, w których jestem sam, w których zachowywałem się tak, że wszyscy ludzie się ode mnie odwrócili. Gdzie jestem sam, gdzie powoduje, że ludzie cierpią, gdzie jest nieszczęście. To jest mój antycel, totalnie antyrezultat, który jak najdalej chcę odejść, zarówno w 2015, jak i w każdym następnym roku. Więc jakie są Twoje antycele? Zapisz to teraz, możesz podzielić się na czacie, możesz napisać na Facebooku, jakie są Twoje antycele i antyrezultaty. I teraz to jest prosta filozofia. Do każdego z tych rezultatów prowadzą jakieś działania. Zawsze tak jest. Każdy rezultat jest konsekwencją. Każdy rezultat jest konsekwencją jakichś działań, które podejmujemy. Jeśli jest tutaj, to są działania, to jest rezultat. Więc ja bym chciał, żebyś teraz uczciwie powiedział sobie, teraz uważaj, jakie działania robisz, które wspierają Twoją podróż do miejsca, do którego nie chcesz iść? Jeszcze raz. Jakie działania robisz, które wspierają Twoją podróż do miejsca, do którego nie chcesz iść? Czy jest większy absurd, jaki możemy robić, niż rzeczy, które prowadzą nas do tego, czego nie chcemy? To jest zły nawyk. Słabe nawyki. To są rzeczy, które prowadzą nas długofalowo, długoterminowo do miejsc, do których nie chcemy iść. Więc jakie to są działania? I chciałbym, żebyś je sobie wypisał. Teraz możesz napisać sobie próbkę. Prawdziwe wyzwanie jest dla Ciebie dzisiaj w nocy, jutro rano, żeby przejść i wyznaleźć wszystkie rzeczy. Znaleźć naprawdę te takie antycele, antyrezultaty i nawykowe działania, które podejmujesz, szczególnie te nawyki, które masz, które wykonujesz w czasie dnia, może wieczorem, może w nocy, może po jedzeniu, może wiesz, w stosunku do Twojej rodziny, może w Twojej pracy. Co masz takiego, co powoduje, że posuwasz się w miejsce, do którego nie chcesz dotrzeć? I kiedy zrobiłem sobie taki proces, powtarzam co roku, w tym roku zrobiłem go kolejny raz i złapałem się na tym, że znajduję, tego już jest mniej rzeczywiście, ale nadal znajduję działania, nawyk, który wykonuję w pewien sposób bezrefleksyjnie, automatycznie, wiedząc, że to jest dla mnie szkodliwe. Długoterminowo. A mimo wszystko robię to, bo jest to pewnego rodzaju program, schemat, który biega jak chomik, wiesz, dookoła. Biega, 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 biega. I to, co musimy zrobić, to musimy to zatrzymać. Zatrzymać to koło. Żeby chomik mógł wyskoczyć. I z tego możesz stworzyć listę zakazanych działań. Listę działań, których zaczynasz po prostu unikać, które kończysz, z którymi ten etap procesu ma doprowadzić Cię do tego, że będziesz miał listę rzeczy, od których chcesz odejść w 2015 roku. Bardzo konkretna praca. To jest
to jest coś innego niż praca na poziomie, wiesz, a chciałbym mieć super pracę, a chciałbym zbudować super związek. Nie. Robimy tutaj konkretną coachingową robotę. Czego nie chcesz? I łapiesz się, gdzie jest dynamika w tobie, która prowadzi ciebie do tego, czego nie chcesz. I odcinamy to. Odcinamy to. I wiesz, jaka to jest wolność? Tak jak w pierwszym module naszego szkolenia, w pierwszej godzinie, mówiłem ci, że to jest taki fajny moment, żeby to wszystko podsumować, żeby wziąć za to odpowiedzialność, żeby się nagrodzić, żeby wziąć odpowiedzialność za porażki, żeby się z tym spotkać i zostać nauczycielem siebie i nauczać siebie. Ten moment, jeśli chodzi o zakończenie pewnych rzeczy, do tego potrzebny jest miecz i wojownik. To jest ta część ciebie, która... Bo wiesz, jak to jest z kuszeniem. Kuszenie wygląda tak, że my możemy powiedzieć sobie, nie robię już tego, albo nie robię tamtego, albo kończę z tamtym, teraz już nie. I przez jakiś czas jest łatwo. Ale dobrze wiesz, że życie polega na tym, bo gdyby było inaczej, to by było zbyt prosto oczywiście. Życie polega na tym, że to wróci. Czyli te czekoladki, to lenienie się, czy cokolwiek innego, co robisz, co jest twoim negatywnym nawykiem, czyli nawykiem, który prowadzi się do miejsc, w którym nie chcesz iść, to wróci do ciebie. I najważniejsze jest odzyskać miejsce wyboru w momencie, jak to przychodzi, jak się pojawia. I już jest. I już się zbliża, wiesz. I to samo nie wskakuje nam do kieszeni. Wiesz, to ani samo nie wskakuje do kieszeni, ani samo tu nie wskakuje, ani samo się nie robi. My to wybieramy w pewnym momencie. Tylko czym się charakteryzuje nawyk? Nawyk charakteryzuje się tym, że ten wybór jest automatyczny. To znaczy, że jest to proces, który dzieje się bez tego miejsca uważności. Dlatego kiedy będę mówił o sposobach na to, żeby zmieniać nawyki, pokażę ci, jak ważna jest uważność, to znaczy obserwowanie siebie. Ono umożliwia nam dokonywanie wolnych wyborów, nowych wyborów, które są kluczem do tego, żeby zmieniać, kluczem do tego, żeby zmieniać stare nawyki. A na tym etapie procesu chcę, mam nadzieję, że masz już listę rzeczy, listę nawyków, których, i gdybyś wypisał taką listę na 2015 rok dla Pawła, Agnieszki, Sławka, pana kamerzysty, jeden zakazany nawyk, panie kamerzysto, jeden nawyk, który widzisz, że prowadzi się do miejsca, do którego nie chcesz iść. Co odkreślasz? Nałogi. Które konkretnie? Możemy powiedzieć w telewizji? Papierosy. Okej. Więc teraz papierosy oczywiście mają to do siebie, że każdy tak naprawdę nasz, każdy nauk, każdy taki nawykowy, on niesie dla nas jakieś takie iluzje nagrody. Prawda? Musimy sobie to zapewnić w inny sposób, te nagrody. O tym będę mówił, kiedy będziemy zmieniać nawyki. Natomiast, czyli na listę zakazanych działań wchodzą skreślone papierosy. I teraz patrz. Teraz zobaczymy, być może będziemy się spotykać z panem kamerzystą w przyszłym roku, więc zobaczymy, czy jest wojownikiem. Bo teraz wojownik, kiedy postanawia coś, kiedy mówi koniec fajkami, to jest koniec fajkami. Wiadomo, że fajki wrócą. Kiedy wrócą? No już wyobrażam sobie, że będą mieli tutaj jakąś audycję, wiesz, taką do późnej godziny. Będzie bardzo dużo pracy. Będą kończyli późno. Chłopaki czy tam dziewczyny wyjdą na papierosa. Będzie fajna atmosfera, fajna, wiesz, fajna energia. Oni wszyscy wyjdą na zewnątrz i idziesz z nami i będzie, wiesz, ten moment, w którym stary nawyk będzie chciał powiedzieć tak, tak, jasne, ja chcę iść, tam jest fajnie, przecież ja to znam, to jest, wiesz, to jest ten chomik, który biega. I to jest ten moment, w którym ileś razy przez jakiś czas trzeba powiedzieć nie. Teraz dla niektórych ludzi to jest kilka dni, dla niektórych ludzi to jest nawet kilkadziesiąt dni, czyli kilkadziesiąt dni testów, kiedy musimy powiedzieć nie, 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 nie i za 40 razem, czy 50, czy 60, czy 20 będzie ta opcja i będzie takie nie, nie interesuje mnie już to. Po prostu odczepiło się ode mnie. Natomiast ileś razy musisz się z tym spotkać, więc są pewne triki, które ci pokażę, które możesz zrobić. Ale ostatecznie każdy trik, tak czy siak,
który, czyli taki wpływ, taka dźwignia, którą możemy zrobić na nasz umysł, każdy trik będzie prowadził cię do tego samego, że będziesz miał wybór. Czy idziesz za starą ścieżką, czy idziesz za nową ścieżką? Czy idziesz za tym starym pokuszeniem na zły nawyk, czy zaczynasz budować kolejny? Z tego składa się nasze życie. 2015 rok? Co powiesz na to, żeby 2015 rok był tym rokiem, kiedy wygrywasz ze sobą? Kiedy wygrywasz z tym sobą, który prowadzi cię do miejsc, w które nie chcesz iść. Ja mam takie bardzo mocne postanowienie na 2015 rok, że to będzie wyjątkowy rok. To będzie rok, w którym bardzo mocno będę pracował ze wszystkimi nawykami, które kiedyś zostały zbudowane, które prowadzą gdzieś tam jeszcze na manowce i będę je odcinał, kosił i tego będę uczył w 2015 roku. Bardzo mocno. Także jeśli będziesz ze mną w 2015 roku, to spodziewaj się mocnej pracy. Spodziewaj się intensywnej pracy i wiesz też dlaczego? I to wie każdy sportowiec. Po każdej intensywnej pracy, czy na siłowni, czy w przygotowaniach, jest nagroda. Nagrodą, która jest twoja forma, twoja dyscyplina, twoja energia. Nie ma szansy zostać mistrzem świata, zostając w strefie komfortu, w kapciach i z pilotem przed telewizorem. Nie ma takiej opcji nawet. Chyba, że zostaniesz mistrzem świata, wiesz, w StarCrafta, czy inną grę, w której używasz pada i masz świetnie wyćwiczone kciuki. I rzeczywiście kciuki masz na poziomie mistrza świata, prawda? Wyćwiczone. Natomiast reszta ciała za tym nie poszła. Well, cóż, to też jest jakiś wybór. Czyli trzy etapy. Jakie są twoje cele i antyrezultaty? Do każdego z nich, do każdego z tych rezultatów, jakie prowadzą działania? I lista zakazanych działań. W tym momencie masz zestaw swoich nawyków, z którymi chcesz skończyć. To jeszcze nie jest ich zakończenie. Natomiast już jesteś przygotowany do tego. Jesteś przygotowany do tego, z czym chcesz się zmierzyć w sobie. To jest duże wyzwanie teraz. Bo już wiesz, jaki jest demon. Po pierwsze wiesz, że demon jest w środku, wewnątrz. Po drugie zdefiniowałeś go. I teraz możesz się z nim spotkać, jako wojownik. Więc bardzo ciekawa podróż jest przed tobą. Drugi kawałek tego procesu polega na tym, że są takie rzeczy, którym bardzo dobre dla nas jest, jeśli oddamy się im z całym sercem. Z całym sercem. To znaczy zadedykujemy się, że 2015 rok będzie tym rokiem, w którym idziemy na maksa, z maksymalnym zaangażowaniem do tego, czego naprawdę wewnątrz nas potrzebujemy. Co jest naszym celem? Co jest tym, co chcesz mieć? I do tego wrócimy do obszarów życia. Do relacji, do finansów, do zdrowia, do kariery, do rodziny. Cokolwiek tu jeszcze wpiszesz sobie jako twój obszar, do duchowości, do twojej osobowości, cokolwiek wpiszesz tutaj. I jak zrobisz to, możesz teraz narysować sobie takie koło i wypisać różne obszary. I w tych obszarach, gdybyś powiedział, jaki jest najważniejsza rzecz, jaką chcesz mieć z tych obszarów. Najważniejsza rzecz, która chcesz, żeby zdarzyła się w twojej rodzinie. Najważniejsza rzecz, która chcesz, żeby zdarzyła się w twojej karierze. Najważniejsza rzecz, która chcesz, żeby zdarzyła się w twoim zdrowiu, w twoim ciele. Najważniejsza rzecz, która chcesz, żeby zdarzyła się w twoich finansach. Czy to jest jakiś poziom zarobków? Czy to jest może zakup czegoś? Czy to jest oszczędzanie? Czy to jest... Co to jest w obszarze finansów? Co to jest w relacjach? Czy to jest zbudowanie nowego związku? Czy to jest może zakończenie jakiegoś związku? Czy to jest poprawa jakiejś relacji? Na czym chcesz się skupić? Co jest najważniejszym celem w każdym z tych obszarów? To znaczy, jeśli ta jedna rzecz, teraz pomyśl sobie, jeśli ta jedna rzecz zostanie zrobiona, że rzeczywiście, wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w takiej maszynie czasu i jest 2015 rok, grudzień. Spotykamy się ponownie 30 grudnia i może umówimy się od razu na to, że spotykamy się na takim szkoleniu 30 grudnia
2015 roku. Siadasz i pytam się ciebie, co najważniejszego zdarzyło się w tym obszarze dla ciebie? Co zdarzyło się takiego, że twoje serce zostało najbardziej poruszone? Że czujesz się z tym najwięcej satysfakcji, najwięcej spełnienia? Że czujesz, że wiesz, że to jest to, że tego właśnie szukałem. Tego właśnie szukałem. Czego szukasz w tych obszarach? Co by zmieniło, co by podniosło jakość całego obszaru do góry? Co by to było? Zdefiniowałem to sobie w ostatnim tygodniu. W każdym obszarze znalazłem jedną rzecz. Taką jedną rzecz. Znajdź jedną, max dwie rzeczy. Budowanie 150 celów. Moim zdaniem mija się z celem. To jest cytat, który możemy zapisać. Budowanie 150 celów mija się z celem. Naprawdę. Bo nasz fokus może być ograniczony w życiu. My nie jesteśmy w stanie skupić się na tysiącach celów. Dlatego chciałbym, żebyś sfokusował się na 8, 10, 12 max takich największych, najważniejszych kobyłach, które są w twoim życiu. Że jak to zrobisz, to całe twoje życie pójdzie do góry. I sfokusuj się na tym. Bardzo intensywnie. To jest coś. To są te cele. Zrób to teraz, w trakcie, kiedy ja mówię. Zastanów się, w którym z tych obszarów, co by to było? Co by to było w twojej rodzinie, w twojej osobowości? Co jakbyś zbudował w sobie, w swojej osobowości, to byś czuł, że odniosłeś sukces w 2015 roku? Co jakbyś zrobił w swoich finansach w 2015 roku, byś uznał jako sukces? Czy jest to jakiś poziom zarobków? Czy może jest to coś, co nabywasz, jakąś ziemię, samochód, dom? Co to jest? Co w twoich relacjach ma się zdarzyć w 2015 roku? Co miałoby się zdarzyć, żebyś stwierdził, że 2015 rok był przełomowy dla moich relacji? Był kluczowy. Mont Everest relacji. Mont Everest mojego zdrowia. Szczyty. Chciałbym, żebyś określił tutaj, w każdym z tych obszarów, żebyś określił szczyty, na które możesz wejść. W twojej karierze. Co by było szczytem w twoim karierze? Jakbyś stwierdził, tak, w 2015 zrobiłem super progres. Albo wszedłem na szczyt, albo naprawdę ruszyłem bardzo intensywnie na ten szczyt. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Co by to musiało być? I teraz, jak to masz, to oczywiście są rezultaty. Twoim zadaniem teraz jest każdy z takich rezultatów, które sobie wypiszesz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jest znaleźć wszystkie nawyki, nowe działania, nowe nawyki, które możesz podjąć, które będą wspierały te rzeczy. I na tym się skup. To jest ten fokus, którego potrzebujemy w życiu. To jest tak, jak ktoś przygotowuje się do tego, żeby być mistrzem olimpijskim. Wiadomo, że musi pracować nad swoją psychiką, wiadomo, że musi pracować nad kondycją, wiadomo, że musi pracować nad techniką, wiadomo, że musi pozyskać też jakichś sponsorów, czy mieć jakieś wsparcie logistyczne. I na tym się fokusuje. I teraz cokolwiek jest twoją olimpiadą, twoim złotym medalem, twoim Everestem. Co jest twoim Everestem? Dlatego właśnie szkolenie, które będziemy robili w marcu, nazywa się Everest. To jest symbol, to jest metafora tego. Najwyższy szczyt 8848 metrów nad poziomem morza. To jest najwyższy szczyt na tej planecie, rozumiesz to? I takie szczyty są też w naszym życiu. I ja chcę, żeby 2015 był takim rokiem dla ciebie. To jest moje życzenie, ale za tym życzeniem idzie też edukacja, idą strategie, idą przekonania, idą ćwiczenia, idzie praktyka, która ma popchnąć ciebie do tego, która ma wspierać ciebie w tej podróży na górę. Razem z innymi ludźmi, którzy będą w tym roku ciebie wspierali.
z Antonym Robbinsem, z Kubą Bączkiem, z Piotkiem Ciszewskim. Chcemy jako drużyna popchnąć Cię bardzo mocno do przodu. Tych ludzi jest więcej. Łukasz Milewski, Piotrek Majewski, Paweł, cała brygada ludzi, którzy chce pracować nad tym, żebyście się rozwijali. To my jesteśmy tą drużyną w Polsce rozwoju osobistego. Grzesiek Celeban, ta cała duża banda, Sławek Rak, mój przyjaciel, z którym współpracuję, nasi trenerzy, nasze społeczności. To jest to wszyscy ludzie, możesz wyobrazić sobie, że oni tu stoją. I to są Polacy, a ci ludzie są na całym świecie. I jesteś Ty. Pytanie, czy weźmiesz tą falę, która Cię popycha. Więc to jest drużyna. My zakładamy, wiesz, na Mount Everest przybijamy haki, ciągniemy liny, jak szerpowie, którzy oczywiście bodajże na Mount Everest, Piotrek mówił mi wczoraj, że było około 2000 osób, z tego 1000 osób w ciągu całej historii, czyli w ciągu 60 lat było 2000 osób, tylko 2000 osób. Tyle samo osób w ciągu jednego dnia latem wchodzi na Giewont. W ciągu jednego dnia potrafi wejść tam 2000 osób, jak jest ładna pogoda. A na Mount Everest w ciągu 60 lat weszło 2000 osób. I teraz uwaga, z tego 1000, połowa to byli szerpowie, czyli lokalni mieszkańcy, którzy prowadzą, którzy przygotowują trasę dla tych, którzy wspinają się na Mount Everest. Wyobrażasz to sobie? To są prawdziwi mistrzowie. To są geniusze alpinizmu, gór, himalaizmu. Więc 2000 osób w ciągu całej historii było tam, na tym szczycie. I co to oznacza? Że trzeba zrobić coś wyjątkowego, żeby wejść na szczyt. I do tego wyjątkowego my chcemy Ciebie poprowadzić. Więc łapiesz najważniejsze rezultaty Twojego życia z koła. I jakie nawykowe działania musisz podejmować, możesz podejmować, żeby to Cię prowadziło. Czyli budujesz to sobie tak i wypisujesz po kolei wszystkie nawyki, jakie tylko masz, które będą przybliżały Cię do tego rezultatu. Co to spowoduje? Że powinna powstać z tego lista nowych nawyków. Więc z jednej strony tej pracy masz listę. Z jednej strony tej pracy masz listę rzeczy, które są zakazane. Lista zakazanych nawyków. I teraz, kimkolwiek jesteś, jeśli idziesz w góry, ja nie wspinałem się nigdy tak wysoko jak Piotrek, najwyżej byłem to było 4,5 tysiąca metrów, tam pod 5 podchodziliśmy, tam już było tak mało tlenu, tam było na poziomie powiedzmy minus 40%, minus 30% tlenu i tam już było bardzo ciężko w ogóle się poruszać, chodzić. Natomiast tam przewodnik, który mnie prowadził, mój nauczyciel chodzenia po górach, on mi stworzył listę zakazów, których ja muszę przestrzegać, żeby ta podróż była bezpieczna. Ja tą listę dostałem i ją uszanowałem, ponieważ on miał większe doświadczenie. I taką listę zakazanych nawyków, tak jak w podróży, tak jak we wchodzeniu na Mount Everest. Jeśli idziesz na Twój Mount Everest, to musisz zrezygnować ze wszystkiego, co powoduje, że idziesz nie na szczyt, tylko w dół. Więc to są rzeczy, które prowadzą Cię w dół. I chciałbym, żebyś przygotował taką listę zakazanych rzeczy. Z drugiej strony jest lista nawyków, które wspierają Twoje najważniejsze cele, które wspierają to, na czym naprawdę najbardziej Ci zależy. To jest ta lista nawyków. To jest lista, która ciągnie Ciebie w górę. Więc efektem tej pracy, efektem tego drugiego elementu powinno być to, że masz listę rzeczy, które w 2015 roku kończysz z tym. Koniec. Mówiąc sobie wyraźnie koniec. I lista rzeczy, które prowadzą Ciebie do góry,
które ciągną Ciebie do góry. I to są rzeczy, na których chcę, żebyś się skupił. Lista takich nawyków, takich działań, takich programów, takich schematów działania, które będą windowały Cię w górę. I bardzo podobnie, jak wspinałem się z moim przewodnikiem, on dał mi listę zakazów. Tak? Jednym z takich zakazów na przykład było to, że nie krzyczymy, bo krzyk w górach z dużym prawdopodobieństwem może ściągnąć lawinę. Więc jest wyraźny zakaz. Koniec z krzykiem. Dlaczego? Bo to jest śmiertelne zagrożenie. Proste. Wiedziałem o tym, czy mimo to raz zdarzyło mi się krzyknąć na niego, kiedy byliśmy gdzieś daleko oddaleni i byłem zmęczony i chciałem, żeby on zwolnił, czy krzyknąłem? Oczywiście, że krzyknąłem i popełniłem błąd. Natomiast teraz błąd polega na tym, jeśli wrócimy do pierwszej części tego szkolenia, błąd polega na tym, żeby wyciągnąć z niego wniosek. Na szczęście lawina nie zeszła. Mój przewodnik się wrócił i powiedział: Paul, do you remember what we don't do in mountains? Paweł, czy pamiętasz, czego nie robimy w górach? Ja wiedziałem oczywiście. I powiedziałem mu: we don't scream. Nie krzyczymy. On powiedział: exactly, dokładnie. Więc czego nie masz robić? I wiesz, jak z dzieckiem, mówię, nie będę krzyczał. Okej, w porządku, tak? I poszedł dalej, prawda? I to był ostatni raz, jak krzyknąłem w górach. Wystarczyło raz, żeby krzyknąć. Takich rzeczy oczywiście jest dużo więcej. Na przykład to, że osoba, która jest słabsza, nigdy nie zostaje na końcu grupy, ponieważ ona oczywiście najłatwiej może odstawać, więc ją się gdzieś tam cały czas się pcha do przodu. Ale jest też lista takich nawyków, które nas wspierają. Na przykład takim nawykiem jest to, że musisz dobrze wypocząć, że musisz dobrze się odżywiać w górach, że musisz mieć napełniony organizm, po prostu wiesz, musi być pełen energii, że dbasz o to, żeby nie zużywać energii na bezsensowne rzeczy, żeby cała ta siła była w tobie. I takie nawyki możesz znaleźć też w biznesie, możesz znaleźć w wychowywaniu swoich dzieci. Jeśli jesteś rodzicem, albo jeśli pamiętasz twoich rodziców, jakie nawyki oni mieli, które można by wpisać na listy zakazanych, które powodowały, że traciłeś do nich zaufanie. Ale z drugiej strony, jakie listy nawyków wspierających jako rodzic mógłbyś wymienić? Lista rzeczy. Na pewno taki nawyk, który widzę, że działa totalnie na mojego syna, to jest taki nawyk, który wyrabiam w sobie, że kiedy jesteśmy razem, to żeby poświęcić mu 100% uwagi. 100%. Żeby odłączyć się od wszystkiego, być po prostu z nim na 100%. Lepsza jest taka godzina na 100% niż cały dzień, w którym się poświęcam, robiąc, wiesz, nasze rzeczy związane z dorosłym światem i poświęca się trochę uwagi. Naprawdę lepsza jest taka godzina. I to jest super nawyk, który sobie wyrobiłem. Jak się bawimy, to się bawimy, to znika cały świat. I wiesz, jesteśmy żółwiami, ninja czy kimkolwiek innymi. I to jest taki nawyk, którego na pewno chciałbym uczyć. Kiedy mówię o wychowywaniu dzieci, kiedy mówię teraz do jakiegoś rodzica, do mężczyzny, do dyrektora, do menadżera, jeśli zaczynasz tracić kontakt albo czujesz, że kontakt z twoim synem nie jest taki, jakbyś chciał, daj mu 100% swojej uwagi przez godzinę i zobaczysz, co się stanie. Pobaw się w jego grę. Ja już nawet nie pamiętam, kim ja byłem wczoraj w naszej zabawie. Chyba byłem mikrorobotem, który goni zabójczego pingwina z pistoletem. I totalnie wkręciłem się w jego film. Oczywiście też w jego bajce uczyłem go też różnych rzeczy i to była świetna zabawa. To jest taki nawyk, który mam teraz z Aleksem, ale którego nie miałem, którego musiałem się nauczyć też, bo nie dostałem tego z kolei od moich rodziców i tak dalej, i tak dalej. Więc jaka jest lista nawyków z różnych obszarów twojego życia, które wspierają różne cele? Lista nawyków wspierających i lista zakazanych nawyków. Takie dwie listy, które możesz mieć, które możesz sobie wywiesić. Z czego rezygnuję w 2015 i na czym się skupiam? Czemu daję 100% mojej uwagi, dedykacji, z dyscypliną? Czemu zamierzam się zadedykować w 2015 roku? Teraz, jeśli spojrzysz na Everest, na tych ludzi, którzy tam wchodzą, to, co my chcemy przeprowadzić w trakcie trwania Everestu, to jest przede wszystkim 6 dni treningu mentalnego
na poziomie takim, jak przechodzą drużyny, profesjonalne drużyny piłkarskie czy siatkarskie, jak przechodzą profesjonalni sportowcy. Na takim poziomie, jak przechodzą ludzie, którzy wspinają się w wysokie góry, żeby być mentalnie gotowym do tego, mentalnie gotowym. Na przykład Piotrek Ciszewski opowie bardzo ciekawą historię, o której opowiadał mi wczoraj i którą podzieli się z wami, na temat, że drużyna, która zdobywała z nim Everest, był tam człowiek, który nie wszedł na górę. I Piotrek go obserwował i zrobił pewnego rodzaju analizę psychologiczną, mentalną, jakie podejmował działania ten człowiek i co robił, że on nie wszedł, a inni weszli, mimo że zaczynali z tego samego miejsca. Więc będzie bardzo dużo praktycznego materiału dotyczącego motywacji, dotyczącego profesjonalnych ćwiczeń umysłu, wizualizacji takiej, która naprawdę działa, takiej wizualizacji, która będzie wspierała twoje nawyki. Więc przejdziemy przez ponad 50 ćwiczeń mentalnego przygotowania sportowców, również używając hipnozy, używając wizualizacji. Będziemy pracować później, budując wasze nawyki, ponieważ każdy na Everest przychodzi. Taki jest warunek. Jak nie masz tego, to Everest jest dla ciebie niedostępny. Przychodzisz z twoim Everestem. To znaczy przychodzisz z czymś wielkim, co chcesz osiągnąć w życiu. I grupa ludzi, którzy tam będzie, te 50 osób, z którymi się spotkamy na pierwszej edycji Everestu, to są ludzie, którzy mają marzenie. Jeśli jesteś takim człowiekiem, jeśli masz jakiś Everest, który chcesz zdobyć, czy to z obszaru rodziny, czy z obszaru kariery, czy z finansów, to jest miejsce, w którym pracujemy z wielkimi celami. Przez 6 dni przygotowując się mentalnie, tak jak przygotowuje się profesjonalnych sportowców, czy jak ja przygotowuję biznesmenów. Mentalne przygotowanie. Więc program treningu jest bardzo złożony. Ja tutaj wypisałem najważniejsze elementy, takie jak budowanie celów i planowanie w taki sposób, żeby to rzeczywiście działało. Tworzenie takiego systemu nawyków działania, które mają mistrzowie. Ponieważ mistrzowie mają zupełnie inne nawyki niż nie mistrzowie. Czy widzisz to, żeby ktoś był mistrzem olimpijskim, musi mieć inny zestaw nawyków niż ktoś, kto zajmuje ostatnie czy przedostatnie miejsca. To jest zupełnie inny system funkcjonowania. Czy ten ktoś jest skoczkiem narciarskim, czy biznesmenem, czy negocjatorem policyjnym, to nie ma znaczenia. Ktoś, kto osiąga wybitne rezultaty w swojej domenie, ma inne nawyki. I na tym będziemy pracowali. Będziemy pracowali również nad modelem świata, nad modelem przekonań. Znaczy mistrz myśli o sobie jako mistrz. Mistrz ma mistrzowskie przekonania. I z tym będziemy pracowali. Również za pomocą hipnozy, budując różnego rodzaju strategie działania, które są wyciągnięte z mistrzów świata, z ludzi, którzy wchodzą na Mount Everest. Ja też będę chciał przeprowadzić projekt modelowania zarówno na Piotrku, jak i na Kubie, wyciągając być może rzeczy, o których oni jeszcze sami nie wiedzą, że wiedzą albo że mają. To jest z kolei moja specjalność. Moją specjalność jest wyciąganie z ludzi najlepszego, co jest z nich w środku, żeby później uczyć tego dalej, żeby dzielić się tym, żeby oni mogli się dzielić, ale też, żeby wyciągnąć to z ciebie. To coś, co masz w sobie. Ja to widziałem wszędzie, dookoła świata, w jakimkolwiek kraju nie pracowałem. To są ludzie, którzy są gotowi na to, żeby wejść na wyższy poziom, żeby wejść na Everest. Także to jest 2015 rok. To jest i The Way Ahead Robinsa, gdzie możesz też przyjrzeć się i przeczytać, wejść głębiej w ten program, jak The Way Ahead Anthony Robbins podsumowuje jako esencja jego pracy, czyli esencja wszystkich szkoleń, zarówno od strony biznesowej, jak i osobistej. Dlatego tak pięknie spaja mi się to z ideą Everestu. To szkolenie jest absolutnie komplementarne z tym, co będziemy robili. I do tego mega Cię zachęcam, żebyś poznał tego człowieka. Bo ten człowiek kiedyś bardzo wpłynął na moje życie. To był taki trudny etap w moim życiu i miałem jedno z nagrań Tony'ego i to był rzeczywiście jego głos, jego prowadzenie i jego historia była bardzo podobna do mojej, być może również do Twojej. Być może wszystkie historie tak naprawdę są podobne.
że w pewnym etapie naszego życia czasami dostajemy ostro po tyłku i upadamy. I teraz niektórzy ludzie nigdy z tamtego miejsca nie wstają, inni ludzie wstają, ale wnioski, które wyciągają z tego, że upadli, są takie, że nie da rady, albo że nie ma co się angażować, albo że i tak w końcu się przegra. Trzeci typ ludzi natomiast, więc mamy ludzi, którzy nigdy nie wstają, mamy ludzi, którzy wstają, ale którzy mają jakąś taką głęboką ranę w środku, która nie pozwala im żyć na maksa, na full, na 1000%. A trzeci typ ludzi to są ludzie, którzy upadli, którzy wstali i którzy wyciągnęli wnioski z tej porażki, ze swoich zwycięstw i znaleźli tą siłę w sobie. I Antony upadł i się podniósł, tak samo ja, tak samo Piotrek, który opowiadał mi wczoraj, jak odniósł porażkę, nie wchodząc na jeden ze szczytów w Peru, gdzie zdobywał szczyt i mu nie wyszło. I mógł się poddać, mógł porzucić wspinaczkę, a jednak został w tym. Tak samo Kuba miał swoje wyzwania i tak samo myślę, że ty też w twoim życiu miałeś albo masz wyzwania. Więc nie wiem, w którym miejscu twojego życia jesteś. Czy jesteś w takim naprawdę ciemnym miejscu i potrzebujesz pomocnej ręki, żeby cię stamtąd wyciągnąć? Czy być może jesteś w takim miejscu, że jest dobrze albo jest bardzo dobrze, ale chcesz iść na Everest? Chcesz iść najwyżej, jak dasz radę. Więc do obu was, do obu typów ludzi wyciągamy wyraźnie rękę. Mówimy, możemy cię zaprowadzić na szczyt, albo możemy wyciągnąć cię z tej głębokiej, głębokiej doliny. Więc dzisiaj jeszcze do końca tego szkolenia, czyli jeszcze przez około godzinę, do 22, dzisiaj mamy coś wyjątkowego. Dzisiaj do tych dwóch biletów, które możesz od nas dostać na Robinsa i na Everest, na The Way Ahead i na Everest, dostaniesz nasze płyty hipnotyczne, które w tym momencie już na pewno są najbardziej popularne w Polsce. To jest zestaw 5 płyt hipnotycznych, które budują nowe nawyki w podświadomości. To jest 5 płyt, które nazywają się transformacje i w tym pakiecie, w tym momencie, jeśli dzisiaj zapiszesz się na The Everest i na The Way Ahead, na ten jeden pakiet, dostajesz od nas transformację, płyty transformacje, że to jest kombo 3 rzeczy. Jak mówiłem, że to jest najlepsza oferta szkoleniowa na rynku w 2015 roku, to dokładnie to jest to, co miałem na myśli. Chcemy mieć pełną salę. Jestem pewny, że Everestu będą 2 edycje, bo wiem, że 50 biletów to jest coś, co zniknie tak szybko. Dlaczego 50 chcemy mieć na Everestie? Ponieważ to będzie warsztat i trening. Teraz są eventy, czyli są wielkie szkolenia, takie na przykład jak pracujemy z Anthony Robbinsem, gdzie będzie 10 tysięcy osób, gdzie możesz pracować z potężną energią grupy. I to są rzeczy, które ja też uwielbiam robić. Mamy nasze takie szkolenia, ogień motywacji, przebudzoną karierę, hipnozę i trans, gdzie pracujemy z dużymi grupami. Wprowadzenie do NLP, które prowadzi Sławek. Jeśli interesujesz się NLP, możesz napisać na czacie i Sławek też możesz dać znać. Więc są takie, są duże szkolenia, ale są też takie grupy warsztatowe, które prowadzimy. I The Everest jest dla 50 osób, dla 50 śmiałków, którzy są gotowi wejść na szczyt. I to będzie jeszcze przed Robinsem, abyście potem mogli tydzień później spotkać się na Robinsie, ale już będziecie po wyjątkowym spotkaniu z wyjątkowymi ludźmi, którzy osiągnęli wyjątkowe rzeczy. Będziesz miał zdefiniowany swój Everest i wtedy z The Way Ahead wyciągniesz ile tylko możesz. Więc dzisiaj gorąco zapraszam cię do tego, że do końca tego live'a, do końca tego szkolenia nasze potrójne combo. Teraz zrobimy 10 minut przerwy. Po przerwie ostatnia część, czyli jak to teraz zrobić? Bo jeśli jesteś mówcą publicznym, jeśli jesteś nauczycielem, chciałbym, żebyś pamiętał, że najważniejsza kompilacja kroków, jaką możesz zrobić, kiedy czegoś uczysz, to jest po pierwsze mówisz co. Co to jest nasze podsumowanie, to są nawyki, to są nasze najważniejsze cele, to są rzeczy, z których musimy zrezygnować i z rzeczy, którym musimy się zadedykować. To jest co. Dlaczego? Bo to definiuje jakość naszego życia. Natomiast ostatnie pytanie, jakie jest, to jest jak?
Więc jak to teraz zrobić? I tym jak zajmiemy się w trzeciej odsłonie tego szkolenia. Więc zapraszam Was do komentowania na Facebooku, zapraszam również liderów do wrzucenia informacji i linków do grup, ponieważ PJM International i trenerzy wykształceni przeze mnie są w tym momencie w 8 miastach Polski. Więc możesz dołączyć do tej grupy i już prowadzić tam na żywo dyskusję z ludźmi, którzy są z Twojego miasta. Jutro możesz spotkać się z nimi na herbatę, na kawę i porozmawiać o wrażeniach. W styczniu są realizowane, w każdym z miast są realizowane szkolenia, także zainteresuj się tym. Bądź, wiesz, zacznij w 2015 roku otaczać się ludźmi, którzy też idą na szczyt. To jest coś, co jest naszym kierunkiem. To jest ten ruch, który zapoczątkowaliśmy w Polsce. Oczywiście my go nie zapoczątkowaliśmy jako idei, ta idea jest, idea rozwoju jest dużo dłuższa. Natomiast ta idea, za którą stoi lew, który jest naszym symbolem, idziemy na Mount Everest. Więc serdecznie Ciebie zapraszam, jest dużo opcji, kiedy możesz zacząć dotykać tej wiedzy. A najważniejsze dzisiaj jest The Everest i The Way Ahead. Więc 10 minut przerwy i zapraszam po przerwę na trzecią, ostatnią część i podsumowanie i jak naszego szkolenia. Do zobaczenia za 10 minut. Witajcie serdecznie po przerwie. Jesteśmy w trzeciej części naszego szkolenia, wchodzimy w trzecią część, czyli wchodzimy teraz bardzo mocno w jak to wszystko zrobić, jak wprowadzić nowe nawyki, w jaki sposób ja zmieniłem moje nawyki, dużo nawyków, ale też w jaki sposób, jakie zmiany potwierdzają różnego rodzaju badania naukowe, które były robione na, badania psychologiczne, które były robione na dużej próbie ludzi. I na tej podstawie zbudowałem ten przekaz. Natomiast ja w tym, czego uczę, głównie opieram się na moim własnym doświadczeniu, bo uważam, że to jest coś, czym ja mogę się podpisać, wiesz, ja mogę podpisać tutaj po prostu pakt moją własną krwią, że rzeczy, których uczę, to są rzeczy, które są poparte moim własnym doświadczeniem. Moim zdaniem to jest jedyna wiedza, którą tak naprawdę uczciwie jesteśmy w stanie przekazać. Czy to z obszaru biznesu, czy z obszaru rozwoju osobistego, to, co zrobiliśmy w naszym życiu, Możemy tym się podzielić. Mam taką bardzo ciekawą historię palenia papierosów, ponieważ ja rzeczywiście od czasu do czasu zdarzy mi się, że zapalę sobie papierosa raz na rok, raz na pół roku, szczególnie z osobami, które mają, wiesz, tam skręcają takie własne papierosy, prawda? I z czystej przyjemności po prostu z nimi sobie zapalę. Natomiast ja sobie zapalę i to w ogóle już jest odpięte ode mnie, kompletnie jako nauk. Natomiast kiedyś byłem uzależniony od papierosów totalnie. I teraz ja stoję na takim stanowisku, że różne przyjemności w naszym życiu, które są i czekolada, i czasem papieros, i alkohol, w bardzo rozsądnych ilościach wszystko jest okej. Tylko problem powstaje wtedy, kiedy powstaje ten negatywny nawyk, czyli kiedy powstaje przymus robienia czegoś. Więc gdziekolwiek mamy przymus nawyku, który prowadzi nas do negatywnych konsekwencji na 2015, to jest moje wyzwanie dla Ciebie. Moje wyzwanie dla Ciebie jest takie, żebyś to odciął ze swojego życia. Z jakiejkolwiek domeny to jest. Po prostu to odetnij. I wykorzystaj tą przestrzeń, tą energię, żeby wspierać swoje pozytywne nawyki. Więc żeby nawyk jakiś się utrzymał, potrzebna jest motywacja. Motywacja to jest chęć do wykonania jakiegoś działania. To jest pobudzenie emocjonalne. To jest to, że jesteśmy gotowi, że istnieje w nas gotowość, potencjał do tego, żeby wykonać jakąś pracę. Wtedy człowiek jest zmotywowany, kiedy jest w nas chęć do tego, żeby coś robić. I teraz, jak dla mnie, to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy motywacji, która trzymałaby nawyk. To znaczy, że ten nawyk, który wymyśliliśmy, to może być cokolwiek, to może być wczesne wstawanie i jogging pół godziny co drugi dzień. I teraz potrzebujemy motywacji, żeby ten nawyk się utrzymał. Po angielsku mówi się habit to stick, takie jest określenie, czyli taki nawyk, żeby się przykleił, żeby został przymocowany. I to jest coś, żeby został jakiś nawyk, albo żebyśmy odkleili, czyli unstick, żebyśmy odkleili jakiś stary nawyk, potrzebujemy albo motywacji, albo demotywacji w przypadku tego nawyku, który jest dla nas szkodliwy.
I do tego chcę Cię teraz poprowadzić w tym trzecim module. Czyli przypominając, pierwszy model był o podsumowaniu. Podsumowaniu Twoich zwycięstw, Twoich porażek, wyciągnięciu z nich wniosków z różnych obszarów i dania sobie rad na 2015. Drugi moduł miał poprowadzić Cię do tego, że masz listę pozytywnych nawyków i negatywnych nawyków, które prowadzą do antyrezultatów. To jest koniec, kończymy z tym w 2015 roku. I listę nawyków, które będą prowadziły Ciebie do tego, co jest dla Ciebie najważniejsze, do tego, do czego bije Twoje serce, do tego, czego naprawdę, naprawdę chcesz, do tego, co spowoduje, że Twoje życie wejdzie na nową jakość, na nowy poziom. Żeby 2015 był takim rokiem, kiedy kończysz go, spotykasz się ze mną 30 grudnia na live, na szkoleniu online i mówisz: tak, Paweł, zrobiłem to. Osiągnąłem to, co chciałem, jestem szczęśliwy, jestem spełniony, jestem zadowolony, rosnę. I jeśli chodzisz po górach, góry to jest piękna metafora życia. Szczególnie doświadczyłem tego w Himalajach, kiedy chodziłem po Himalajach i wiesz, weszliśmy na taki szczyt, który miał około 4000 i jest ten szczyt, który jest na 4000, jestem na górze, widzę, tak jak w tej metaforze, o której często wspominam, widzę orły, które latają pode mną, nie nade mną, tylko to jest takie miejsce, w którym widzisz, jak orły latają pod tobą, ale wiesz, obracasz się i widzisz, że tam jest kolejny szczyt, który ma 5, 6, 7, aż gdzieś tam majaczą te najwyższe 8-tysięczniki, łącznie z Everestem, najwyższym szczytem świata. Więc zawsze jest wyższy szczyt, a jak wejdziesz na Mount Everest, to potem są trudniejsze szczyty do wejścia niż Mount Everest. A jak wejdziesz na te szczyty, to później masz całą koronę Himalajów do zdobycia. Myślę, że o tym więcej opowie wam Piotrek. I tak samo jest w życiu. Jak znajdziesz jakiś szczyt w swoim życiu, gdzieś zaraz pojawia się kolejna opcja do tego, żeby iść wyżej. I to jest piękne, to jest wspaniałe w życiu, że możemy cały czas rosnąć i rozwijać się. Ja to osobiście uwielbiam. I jeśli zrozumiemy, że tak naprawdę chodzi o drogę i o to, kim stajemy się, jakim wspinaczem stajemy się w trakcie wchodzenia na te szczyty. Bo nie jestem przekonany, że tak naprawdę chodzi o to, żeby zatknąć tą flagę na samej górze i zostać wpisany do księgi pamiątkowej jako ta osoba, która weszła na ten czy inny szczyt. Ale jakim człowiekiem musisz się stać, żeby wejść na ten szczyt i zostać wpisany do tej księgi pamiątkowej, to już jest dla mnie, co jest dla mnie osobiście bardzo ciekawe. Bo jedno z głównych pytań, na które odpowiadam sobie w życiu i na które chcę odpowiedzieć, zanim opuszczę ten piękny świat, to jest, jaki jest potencjał tego tutaj, tego umysłu, tego serca, tego ciała. Widziałem niesamowite rzeczy w trakcie moich podróży. Spotkałem w Indiach joginów, którzy potrafili za pomocą medytacji, oddechu kontrolować bicie swojego serca. Potrafili zatrzymać oddech, na kilka minut wstrzymać oddech, co jest w ogóle niemożliwe fizycznie według... Więc jest dużo tajemnic tego świata i uważam, że my jako ludzie dopiero poznajemy potencjał tego, co jest tutaj. Niektórzy mówią, że wykorzystujemy 15% naszego mózgu. Nie mam pojęcia. Natomiast widzę, że jest duża różnica pomiędzy człowiekiem, który jest geniuszem, a człowiekiem, który tym geniuszem nie jest, albo człowiekiem, który tak wykorzystywał swój mózg i swoje życie, że nie jest w stanie wykonać najprostszych czynności. Rozpiętość tego, kim możemy się stać w życiu, jeśli pomyślisz o tym, jest olbrzymia. I ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko chodzi o to, w jakim środowisku ktoś się narodził. Ale ile historii znamy ludzi, którzy urodzili się w fatalnym środowisku, a za pomocą wiary, siły woli i edukacji byli w stanie wejść na najwyższy szczyt. Więc to, co chcę Ci powiedzieć, to jest, że obojętnie w jakim miejscu jesteś życia, w tym momencie, to ja wierzę, że każdy z nas ma w środku coś, co może nas popchnąć do wchodzenia naprawdę na wysokie góry, na wysokie szczyty. A musisz to obudzić, uwierzyć w to i wziąć edukację, nauczyć się, w jaki sposób to robić. Ja w moim życiu, był taki moment w moim życiu, że było bardzo ciężko pod wielu względem, emocjonalnym, fizycznym, finansowym. Było naprawdę ciężko. Na jedno z najważniejszych szkoleń trenerskich, które nauczyły mnie, w jaki sposób być trenerem, lata temu, 11 lat temu,
Ja jechałem za pożyczone pieniądze, nie za swoje, bo nie miałem pieniędzy, byłem w zasadzie bankrutem. I wiesz, ludzie pukali się w głowę, że ktoś jedzie, wyjeżdża do Wielkiej Brytanii i płaci 30 tysięcy za wszystko, za kurs trenerski, nie mając praktycznie środków do życia, albo mając minimalne środki do życia. Ale ja wiedziałem, że to jest coś, co ja muszę zrobić. Wiedziałem, że to jest coś, że to jest ten szczyt, który umożliwi mi później zupełnie inną perspektywę. I tak się stało. Dlatego ja wierzę, że czasami naprawdę trzeba zaryzykować, trzeba postawić na jedną kartę, albo trzeba bardzo dużo zainwestować, zaangażować się, żeby wyciągać z tego znaczne rezultaty. I to jest coś, co ja robię w moim życiu. Czasami są takie momenty, że pojawia się tendencja do tego, a może już sobie odpuszczę, tam jest tyle pracy, żeby to zrobić, żeby to osiągnąć. A potem pojawia się we mnie taki głos, który sobie wypracowałem, nawyk, który mówi, nie ma mowy. Ja chcę to zrobić, ja wiesz, ja jestem tym człowiekiem, który idzie na maksa, który walczy, który wspina się, wiesz, a jak trzeba, to po prostu będzie gołymi rękoma po tej górze wchodził. Gdzie mnie to zaprowadzi? Nie mam pojęcia. Miejsca, które widziałem po drodze, widoki są super. Widzę wysokie szczyty dookoła, widzę takie osoby jak Anthony, który gdzieś tam też bardzo fajnie jest się z nimi spotkać jeszcze. Opowiem Ci na samym końcu o moim spotkaniu z Antonem, które też było bardzo ciekawe. Więc istnieją strategie, które możemy się nauczyć, które są sprawdzone. Dokładnie tak samo jak chodzi się po górach. Są tam strategie, których możemy się nauczyć. To, co chcę dać Ci teraz, to są strategie, które będą podtrzymywały każdy nawyk możesz oprzeć na filarach, tak żeby on się trzymał. To znaczy, że każdy nawyk możesz wesprzeć tak, żeby się trzymał. Oczywiście w tym momencie też każdy nawyk możesz zlikwidować, czy możesz znacznie go osłabić, jeśli podważysz pewne filary, na których on stoi. Wtedy ten nawyk może się przewrócić i rozpaść. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, że to jest taki obelisk, jak Stonehenge, jak puzzle trzymany, który jest ustawiony w taki sposób i wspierany przez inne. I strategia to jest dla mnie coś, co pozwala nam albo podtrzymać ten nawyk jeszcze mocniej, jeszcze silniej, żeby on był jeszcze częściej realizowany, albo strategia odwrotna do negatywnych nawyków to jest coś, co pozwala nam ten nawyk przywrócić. Coś, co pomaga nam podkopać ten nawyk, żeby go przywrócić, żeby go usunąć. I to jest coś, to jest ostatni element naszego szkolenia, do którego chcę Cię zaprosić. Więc jakie filary podtrzymują pozytywne nawyki? Więc przede wszystkim chciałbym, żebyś zadedykował się procesowi. Co mam na myśli? Chciałbym, żebyś zbudował sobie taki filar, bardzo mocny filar, pierwszy, to znaczy, żebyś zadedykował się 2015 roku. Tak to chyba się odmienia. Więc żeby 2015 rok był Twoją dedykacją dla jakiegoś nawyku. 365 dni, cały rok, że będziesz pracował. Od 1 stycznia działasz. Okay? Od 1 stycznia. Nawet jeśli 1 stycznia może być trochę takim jeszcze, powiedzmy, za lekką mgłą, to zacznij od 2 stycznia, ale zacznij od początku roku, do końca. I teraz taka dedykacja, na zasadzie tak, deklaruję, że w tym roku dedykuję się temu i temu. To jest ustanowienie celu. To jest postanowienie celu, że 2015 rok to będzie ten rok, w którym zrobię to, osiągnę to, w którym podtrzymam ten nawyk. Teraz uwaga, nie za miesiąc, nie za rok, nie na 20 dni. Ludzie czasami robią takie błędy, wiesz. Wczoraj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, którzy odwiedzili nas w górach, mnie i mojego syna. I Ewa wspominała o diecie takiej, która wzięła, że ona zaczyna jakąś dietę i kończy. I że bierze na przykład taką dietę na 21 dni. I to jest taki błąd, który możemy robić, że na przykład bierzemy sobie dietę na 21 dni. No jasne, jak bierzemy dietę na 21 dni, to po 21 dniach kończy się dieta. A gdzie jest dalej nawyk? Gdzie ma być dalej? Co ma być dalej? Więc moja propozycja jest jeden rok. Jeden rok, 365 dni, to jest na pewno wystarczający czas, żeby Twój nawyk
przegląd o Ciebie. Więc teraz, jeśli jest coś, czemu masz się zadedykować, nie na całe życie, zadedykuj się temu na rok. I to może bardzo mocno Ciebie wspierać. Druga rzecz, druga strategia, żeby nawyk się trzymał, to jest rób coś codziennie. Codziennie. Lepsze jest 5 minut codziennie, niż pół godziny raz w tygodniu w jeden dzień. Na 100%. Na 100% w tym momencie zaczynasz wytwarzać pewnego rodzaju momentum. Taki regularny i później te 5 minut zaczniesz sobie zwiększać. W naturalny sposób, jak będziesz odnosił sukcesy, jak będziesz się czuł coraz pewniej, coraz swobodniej, ale codziennie powtarzaj, replikacja, tak żeby weszło Ci w to krew. Pomyśl, jeśli nawyk polega na tym, że jest często powtarzany, jeśli to jest esencja naszego nawyku, w takim bądź razie to jest coś, co to jest w tym momencie powtarzalność, codzienna powtarzalność zapewnia nam tą jakość. Teraz, kolejna rzecz. Wybierz proste działania. Proste działania. I teraz, kiedy to robimy, ustalamy to, chciałbym, żebyś pomyślał już teraz o jakimś jednym nawyku, który chcesz zbudować w 2015 roku. I ustal sobie ten cel. Czyli co będziesz robił? Jaki to jest nawyk? Co będziesz wykonywał w 2015 roku? Chciałbym poddać Ci pewnego rodzaju być może rewolucję, a jeśli nie rewolucję, to przynajmniej inną perspektywę na budowanie celów. Ponieważ wiele teraz pod koniec roku widziałem i na Facebooku, i książek było wydawanych, i programów, audycji na temat budowania celów. Chciałbym zaproponować Ci inną perspektywę. Perspektywę budowania celu na 2015, ale tak naprawdę budowania nawyku, czyli działań, które doprowadzą Cię do tego celu. Bo co mi z tego, jeśli ja sobie zaplanuję cel, wiesz, będę wielokrotnym milionerem w 2015, jeśli nie będę miał nawyków, które będą mnie do tego prowadziły. W tym momencie to jest tylko puste marzenie, absurd dla mnie, balonik, który unosi się w powietrzu. Dlatego prawdziwa esencja dla mnie budowania celów polega na tym, że mamy rezultat i mamy działania, ale działania, które regularnie powtarzamy tak długo, aż staną się nawykiem. Milionerzy posiadają bardzo ciekawe nawyki. Na przykład nie wiem, czy wiesz, że według badań przeprowadzonych na milionerach, milionerzy oglądają tylko godzinę lub mniej. To było badanie przeprowadzone na osobach, które w ciągu roku uzyskały minimum czystego dochodu, zysku na poziomie $1 000 000 lub więcej. I to są osoby, które kiedy zostały przeprowadzone na nich analiza ich strategii, ich nawyków, okazało się między innymi to, że ponad 70% z nich wstaje 3 godziny lub więcej przed pracą, przeznaczając ten czas na rozwój, na sport, na przebywanie ze swoją rodziną i na rzeczy zupełnie niezwiązane z pracą. Kolejna fascynująca rzecz, większość z tych osób to są osoby, które oszczędzają. Ponad 80% milionerów oszczędza 20% lub więcej w takim zakresie swojego dochodu. Kolejna rzecz to są osoby, które oglądają telewizję przez godzinę w tygodniu lub mniej. I to są nawyki. Ta sama osoba zrobiła bardzo ciekawe badanie, zrobiła analogiczne badanie nad osobach, które mają problemy finansowe, które mają długi, które są zadłużone, wiesz, które mają różnego rodzaju problemy. I dokładnie porównała, czyli zadała pytanie, ile wstajesz przed swoją pracą? Odpowiedź większości było, wstaję tak, żeby po prostu tylko się umyć, zjeść i lecę do pracy. Czy odkładasz jakieś pieniądze? Nie. Czy nie oszczędzam? Następna rzecz. Ile oglądasz telewizję? Osoby, które mają problemy finansowe, okazało się, że potrafią oglądać telewizję nawet 7 godzin dziennie. 7 godzin dziennie w porównaniu do 1 godzina w tygodniu. Różnice nawyków pomiędzy milionerami, osobami, które mają problemy finansowe, różnica nawyków pomiędzy osobami zdrowymi a osobami chorymi są potężne. To są potężne różnice. I teraz chciałbym, żebyś złapał takie nawyki. Chciałbym, żebyś złapał nawyki. Też jest, możesz znaleźć na Facebooku listę 70 fajnych rad, fajnych nawyków, które możesz wprowadzić sobie, które możesz potestować, poobserwować sobie. To
To są nawyki, które zaobserwowałem, że bardzo popychają nas do przodu, w odróżnieniu od tych nawyków, które nas trzymają. Więc żeby wspierać ten nawyk, ten Twój nawyk, chcę, żebyś zadedykował się w Twoim roku i żebyś wyraźnie to powiedział, otwarcie. Możesz zrobić taką dedykację, punkt 9, jeśli spojrzymy na chwilę na prezentację. Jeśli zrobisz z tego wyzwanie i będąc tego dumny, dasz publicznie znać, zrobisz publiczną deklarację, że w 2015 roku zadedykuję się temu i temu. I wiesz co, może nawet bardziej niż określając swój cel, że wiesz, zrobię to, albo osiągnę to, albo zbuduję coś tam, to być może zrób tą deklarację w taki sposób, że nie jesteś w stanie odnieść porażki. Jedyną Twoją porażką będzie to, jeśli nie będziesz dotrzymywał słowa odnośnie Twojego nawyku. Więc powiedz, że w 2015 roku, teraz, część z Was możesz przyjąć moje wyzwanie. Więc wyzwanie jest następujące. Włączasz Facebook i wpisujesz na swoim profilu. Jan Kowalski, w pełni władz umysłowych, deklaruję, że w 2015 wprowadzam nowy nawyk w życie. Będę biegał 3 razy w tygodniu. Będę uczył się angielskiego po 30 minut 5 razy w tygodniu albo codziennie. I napisz to. Napisz to wyraźnie. Zadeklaruj się. Powiedz, że to zrobisz. I znając Facebook, uwierz mi, na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał Ciebie rozliczyć. Z tego. Taki naród. I bardzo dobrze, niech to Cię trzyma, niech to Cię motywuje. Więc 9 punkt, zrób z tego wyzwanie. Wyzwania trzymają nasze nawyki. Zrób z tego publiczną deklarację tego. Nie z celu, bo cel, czy na pewno osiągniesz cel, kto to wie tak naprawdę. Ale tam, gdzie nie możesz przegrać, gdzie jedynie przegrać możesz, jeśli się wycofasz, jeśli się poddasz. Myślę, że to jest coś, to jest deklaracja prawdziwego wojownika. Deklaracja warta uznania. Więc 8 punkt, bardzo ważny. Jeśli ten nawyk jest dla Ciebie ważny, weź wsparcie coacha, weź coaching, zgłoś się do mnie albo zgłoś się do Sławka. Daj Sławek swoje namiary na czacie. Zgłoś się do niego na coaching i popracujcie nad tym. Jest bardzo wiele technik, które można wykonywać z nowoczesnej psychologii, czy z NLP, czy z różnych obszarów coachingowych, które mogą wspierać Twoją zmianę. Możesz przepracować przekonania, możesz popracować z regresją i cofnąć się do momentu, kiedy powstał ten nawyk. Możesz popracować z emocjami, z trudnymi korzyściami. Jak dla mnie czasami, jeśli rzeczywiście włożyłeś dużo energii w to, żeby coś zmienić, żeby zbudować coś i ciągle to nie wychodzi, być może potrzebne jest coś do przepracowania. Być może potrzebny jest coaching, żeby gdzieś jakiś element wyciągnąć, przestawić. Może są jakieś przekonania, myśli na jakiś temat nawykowe, które nie pozwalają czegoś zrealizować. A więc dla mnie coaching jest kluczem. Sam w moim życiu mam i miałem coachów, którzy mnie prowadzą, którzy mnie trenują, którzy mi pomagają, którzy mnie wspierają, bo jak cenne jest, kiedy ktoś może z boku spojrzeć na nas i dać nam albo poradę jako doradca, albo poprowadzić nas, żebyśmy sami odkryli jakąś ważną rzecz. 4. rzecz. Zrób wspierające zmiany w środowisku. Wspierające zmiany w środowisku. To jest jeden z kluczy do tego, że środowisko wspiera nasze zmiany. Bardzo proste, jeśli jest jakiś nawyk, jeśli to jest zdrowe żywienie, to zrób sobie, jeśli Twoim nawykiem jest zdrowe odżywianie się, wprowadź w Twoim środowisku zmiany. Wyrzuć z lodówki cały syf i wstaw tam zdrowe jedzenie. Kup sobie shaker i wyciskać do soków. Kup książkę, wiesz, wprowadź nowe reguły w środowisku. Bo jeśli będziesz trzymał się tego, że wracasz późno do domu i nie masz w lodówce nic poza pizzą, to szansa na to, że utrzymasz ten nawyk, jakim jest zdrowe żywienie, diametralnie spada. Widzisz to? Dlatego zrób zmiany w środowisku. 4. punkt, bardzo ważny. 3. punkt. Wybierz proste działania.
Niektórzy ludzie rzucają się, wiesz, od razu, robiąc wielki cel, który staje się jednocześnie wielki nawyk, tak? Codziennie będę ćwiczył po 2 godziny i 2 godziny nauki angielskiego i 2 godziny, wiesz, czegoś, prawda? I później oczywiście wytrzymują tydzień, 5 dni, raz zrobią. Znasz to z własnego życia, z autopsji? Ja mogę się pod tym podpisać, że wiele razy postawiłem sobie za mocne nawyki. Każę ciebie, to jest nasz pan kamerzysta, on istnieje naprawdę. Cześć, przyjacielu. Czołem. Więc chodź już na chwilę. Więc z czym ci się tak zdarzyło, powiedz? Co, dotyczące czego postawiłeś sobie takie... Fizyczne ćwiczenia. Czyli ćwiczenia fizyczne, tak? Za każdym razem. Ćwiczenia fizyczne i wtedy, kiedy postawiłeś sobie za mocne cele? No, zaraz wszystko zacznie. Mhm. 1, 2, 3 i będzie super wszystko. Okej. Po chwili dupa. Ile postawiłeś sobie? Ile godzin, czy ile, że codziennie, czy jak to ustawiłeś? 4 razy w tygodniu. 4 razy w tygodniu? Tak, po 2 godziny. Okej, po 2 godziny i to było za dużo. Nie wpasowywało się to w twój rytm. Jakbyś teraz sobie pomyślał, ile by było, biorąc pod uwagę, że odniosłeś porażkę i teraz możesz się poprawić? 2 dni po 2 godziny. Okej. 2 tygodnie po 2 godziny i tak to rozszerzał. Aha, okej, czyli zacząć od 2 dni po 2 godziny, zrobić z tego nawyk, i później powiększać, kiedy to już będzie się trzymało. Mam taką twoją publiczną deklarację? Postaramy się. Postaramy się, czy na fejsie dajesz? Determinacja właśnie jest problem. Okej. Okay. Jak widzicie, nad panem kamerzystą jeszcze muszę chwilę popracować, ale to jest to, wiesz, jeśli damy sobie za duże obciążenie, to nas może przygnieść. Dlatego zacznij od prostych rzeczy. Ja bym zaczął nawet jeszcze prościej. Zrób 2 razy w tygodniu po godzince. Albo nawet po 0,5 godziny, żeby zacząć. Bo jest taki moment, i tutaj możemy przeskoczyć do 10. punktu, który bardzo mocno trzyma nawyk. Jak widzicie, trochę skacze, ale to dlatego, że tak naprawdę kolejność z tych elementów nie ma żadnego znaczenia. To są wszystko filary, które możemy sobie ustawiać na różny sposób. 10. to jest wyciągaj wnioski z porażek, procesu. I pogódź się z tym, że będziesz miał porażkę. W zasadzie to mogę ci to zagwarantować. Jeśli nie jesteś robotem, gwarantuję ci, że coś zepsujesz. Że zdarzy się taki dzień, że będzie za dużo, że będziesz zmęczony, że będzie jakiś problem, że będzie jakiś kryzys i coś spadnie, coś, wiesz, coś się nie uda, więc będzie porażka. I teraz, żeby podtrzymać pozytywny nawyk, musimy sobie poradzić z tą porażką. Musimy ją po prostu wziąć na klatę i powiedzieć, okej, w porządku, jedziemy, robię to dalej, mimo tej porażki. Więc to jest ważne. I wyciągnąć z tego wniosek. Wyciągnąć wniosek. 5. Weź partnera w procesie. Weź partnera. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wiele osób mówiło mi, o ile łatwiej na przykład rzuca się papierosy, kiedy twój partner też przestaje palić, jak łatwiej się przerzuca na zdrowe żywienie, o ile łatwiej biega się razem i tak dalej, i tak dalej. Więc weź partnera. Weź partnera, to może wspierać twój nawyk. 6. Stwórz rytuały, czyli konkretne, powtarzalne rzeczy. Nie wiem, czy wiesz, że my ludzie, nasze nawyki opierają się bardzo mocno na powtarzalnych rzeczach. I rytuał, czyli na przykład, że wracam do domu i robię to, to i to. I zbudowanie wokół tego rytuału, czy takiego powtarzalnego nawyku, który jest dla nas przyjemny. Rytuał sam w sobie ma jeszcze coś. Ma takie... Dla mnie rytuał to jest na przykład, wiesz, to jest na przykład japońskie picie herbaty. To jest pewnego rodzaju ceremonia, celebrowanie czegoś. Dla mnie, jak wychodzę na trening, jak idę trenować i kiedy pakuję moją torbę, wiesz, pakuję rękawice, ochraniacze, mój sprzęt sportowy, To jest dla mnie taki rytuał. Ja już wtedy wiem, że wyjdę, bo to jest takie przygotowanie wojownika dla mnie. Jeszcze czasami biorę mój miecz, chwilę sobie ćwiczę z moim mieczem, postawę czy oddech i to mnie wprowadza, to jest mój rytuał, to mnie wprowadza w odpowiedni stan. I to również podtrzymuje nawyk. Czyli mamy takie 10 rzeczy, które możesz zrobić. 7. bardzo ważnym elementem jest znajdź powody, dla których i znajdź swoje powody, dla których to robisz. Dlaczego to robisz? Co jest twoim celem? Co będzie trzymało ciebie
dlaczego, jaki jest powód tego nawyku? Do czego ma to cię, do czego ma cię to prowadzić? Jak zbudujesz takie 10 filarów, to masz znacznie, zwiększasz sobie szansę. Czyli wyobraź sobie, że biorę nawyk teraz, biorę nawyk nauki hiszpańskiego, tak? I regularnie uczę się hiszpańskiego przez pół godziny codziennie. Codziennie pół godziny. I teraz tak, po pierwsze dedykuję się temu na rok. Teraz zastanawiam się, czy codziennie, czy czasem trochę nie przesadzam, że codziennie to jest możliwe. Ale co drugi dzień, 15 takiego. Tak, zamiast wymyślać, kombinować, bo wtedy możemy coś stracić, mam prosty system, lekcje, które wykonuję. Jakie mogę zrobić zmiany w środowisku? Mogę już ściągnąć na mój komputer ten program, mogę nakleić różnego rodzaju, mogę wziąć plakat z słówkami po hiszpańsku, mogę wprowadzić, mogę nakleić takimi paper sticks na rzeczy w domu hiszpańskie słówka i zaczynam wprowadzać zmianę w moim środowisku. Weź partnera w procesie, mogę z drugą osobą wziąć moją partnerkę, mojego brata, przyjaciela, kimś, kogoś, z kim będę uczył się hiszpańskiego. Teraz, jeśli stworzę konkretne rytuały, to na przykład może być rozmowa telefoniczna z moim partnerem, podsumowanie dnia, ale po hiszpańsku, powiedzenie, wymienienie się jakimiś słowami. I teraz, widzisz, te wszystkie rzeczy, jak zaczynamy je wprowadzać, to one powodują, że ten nawyk zaczyna mocniej się trzymać, że zaczynają budować się tutaj podstawy, które będą go wspierały. Jeśli dodam do tego, jeśli naprawdę będę wiedział, dlaczego ja chcę to zrobić, dlaczego ja chcę mówić po hiszpańsku, że ważne jest dla mnie, żeby swobodnie porozumiewać się gdziekolwiek będę w Ameryce Południowej. Jeśli do tego wezmę coaching językowy i motywacyjny, jeśli zrobię z tego wyzwanie i wrzucę to na Facebook, ja, Paweł Jan Mróz, w pełni władz umysłowych deklaruję, że będę tralalalala. I będę miał świadomość tego, że na pewno znajdzie się dzień albo dwa dni, że odniosę porażkę, ale mogę się z tego podnieść i kontynuować. Bo teraz, zakończając to o podtrzymywaniu pozytywnych nawyków, chcę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że to jest bardzo istotny element, kiedy nie wykonasz jakiegoś nawyku. Czyli kiedy będziesz budował nawyk. I to jest ten moment, kiedy wielu z nas, jeśli masz takie doświadczenia, to powiedz na czacie ja mogę na pewno powiedzieć, na pewno pan kamerzysta też, że często zdarzało nam się tak, że kiedy deklarowaliśmy, że robimy jakiś nawyk, ale mogę się z tego podnieść i kontynuować. Bo teraz, zakończając to o podtrzymywaniu pozytywnych nawyków, chcę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że to jest bardzo istotny element, kiedy nie wykonasz jakiegoś nawyku. Czyli kiedy będziesz budował nawyk. I to jest ten moment, kiedy wielu z nas, jeśli masz takie doświadczenia, to powiedz na czacie ja mogę na pewno powiedzieć, na pewno pan kamerzysta też, że często zdarzało nam się tak, że kiedy deklarowaliśmy, że robimy jakiś nawyk, nie zrobiliśmy go raz, nie zrobiliśmy go dwa, i co się potem działo? Po nawyku poddawaliśmy się. Czyli zamiast dalej pilnować, trzymać i budować, to odpuszczaliśmy to. I to jest wielki błąd. To jest największy killer budowania nawyków, jaki jest. To jest poddać się. To jest odnieść jedną, dwie, trzy porażki i później jest bez sensu. Albo wiesz, jest ktoś na diecie, zje pączka i już po diecie i hulaj dusza. Absurd. Dobra, zjadłem pączka, zjadłem czekoladę, okej. Nie uczyłem się przez 2-3 dni, w porządku. To jest część procesu, jest to, że spadamy. I teraz od Ciebie zależy, czy wyjdziesz z tego silniejszy, czy wyjdziesz z tego mocniejszy, czy się podniesiesz, czy się podniesiesz z tego. I ja to chcę Ci przekazać, że mi jest daleko do ideału. O tym mogą zaznaczyć moi przyjaciele czy moi współpracownicy. Ale jest jedna rzecz, której nikt mi nigdy nie jest w stanie odmówić na tym świecie. To jest, jak ja upadnę, to się podnoszę.
jak upadnę, czasem może trochę zająć czasu, wstanę, otrzepię się z kurzu, usiądę na boku, zastanowię się i idę dalej. Wyciągam wnioski, idę dalej, i dalej, i dalej. I chciałbym, żebyś pogodził się z tym, że porażki są częścią naszego życia. Po prostu problemy są częścią naszego życia. Dla mnie dużo ważniejsze niż to, czy pojawiają się problemy, czy pojawiają się porażki, jest to, jak ktoś porażkę przyjmie. Bo są takie mecze, może widziałeś też takie mecze, sam byłem na stadionie na takich meczach, gdzie drużyna przegrywała, ale włożyła tyle serducha, włożyła tyle serca w mecz, że i tak otrzymywali brawa, bo dali sobie wszystko. Więc dla mnie to jest nawet ważniejsze. Czy dasz z siebie maksa? Czy dasz z siebie maksa? Żeby podtrzymywać twoje pozytywne nawyki. I w jaki sposób z drugiej strony możesz killerować swoje nawyki? Czyli jeśli jest jakiś nawyk, który wiesz, że jest złym nawykiem. Nie wiem, jak narysować zły nawyk. Takie wąsy, papierosa, takie oczy. O. Zły nawyk. Tak? Więc mamy złe nawyki. Zły nawyk. I zły nawyk oczywiście też stoi na filarach. I odwrotnie, jak w stosunku do pozytywnego nawyku, jeśli chodzi o negatywny nawyk, to musimy podbić, musimy usunąć jego filary. I jedną z rzeczy, której nie cierpi pozytywny nawyk, jest uważność. Uważność to jest taka jakość naszego umysłu, która pozwala nam dokonywać wolnego wyboru. Innymi słowy, zatrzymać kołowrotek. Kiedy jesteśmy uważni, możemy zauważyć, uwaga, od uważność, możemy zauważyć to, że właśnie zaczynamy realizować coś, co doprowadzi nas w bardzo szybkiej drodze do tego, żeby zrealizować negatywny nawyk. Jak będziesz uważny, to złapiesz się na tym, że wychodzisz właśnie na papierosa i już, że zaczynasz szukać, zaczynasz kombinować i mówisz, o, to jest ten moment. To jest ten moment. Tylko do tego musimy być uważni. Drugi bardzo ważny moment. Bardzo ważny filar, gdzie możemy obkruszyć go i zlikwidować nawyk, to jest rozpoznać, co jest spustem. Każdy nawyk ma swój spust. Każdy nawyk, który masz, cokolwiek to jest, czy to jest poddawanie się, czy to jest, wiesz, to są jakieś momenty, które jak rewolwer, uwaga, będę rysował rewolwer, nawet nieźle mi to wyszło, więc jest tutaj ten spust I każdy z nawyków ma swój spust. Złap, co jest spustem dla obiadania się, dla rezygnowania, dla niebiegania. Czy to jest jakaś osoba, która mówi jakieś słowo, czy to jest jakieś myśli, które robisz. Czyli złap swój spust, który prowadzi do tego nawyku i zacznij go usuwać. Trzecia rzecz. Nasz umysł, nasze życie nie cierpi pustki. Jak wyrzucasz coś ze swojego życia, jakiś nawyk, to zastąp go innym. Był ostatnio u nas na szkoleniu człowiek, który palił przez 40 lat bodajże. Przez 40 lat. I usunęliśmy mu ten nawyk rzeczywiście. Pracowaliśmy też hipnozą. Takimi rzeczami też będziemy pracować na The Everest. I zastąpiliśmy mu papierosa. Zastąpiliśmy mu głębokim oddechem. Takim. Przez usta, gdzie wciągał powietrze. Trzymał przez chwilę, trzymał i wypuszczał tak, jakby wypuszczał dym. I dostał zupełnie nowy nawyk. I słuchajcie, on rzeczywiście nie pali od tamtego momentu. Rodzina nie może uwierzyć, bo przez 40 lat facet palił. Przyjechał na jedno szkolenie i przestał palić zupełnie, totalnie. I jest wolny od tego. Więc trzecia rzecz, która niszczy nawyk, która niszczy filar, to jest zastąp stary nawyk nowym. Tak jak ja zastąpiłem słodycze owocami, tak jak można zastąpić palenie papierosa wizualizacją i techniką oddechową, tak jak można zastąpić, wiesz, siedzenie do późna i oglądanie filmów czymś innym. Złap twój nawyk i zastąp go czymś innym. Kolejna rzecz, czwarta rzecz, zbuduj bariery dla twojego nawyku.
Co to znaczy bariery? Nie ułatwiaj sobie. Czasami bardzo ułatwiamy sobie. Czasami bardzo ułatwiamy sobie drogę do tego, żeby rzeczywiście iść za jakimś nawykiem. Postaw sobie bariery na drodze do nawyku. Jeśli twoim nawykiem jest jakiś nauk, daj sobie bariery. Jeśli twoim nawykiem jest, wiesz, niebieganie, czy że rezygnowanie z czegoś, czy słomiany zapał, postaw sobie bariery, utrudnij to sobie. Chociażby publiczna deklaracja jest taką barierą. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas, jak zadeklaruje coś publicznie, chce tego dotrzymać. Więc postaw bariery na drodze do tego nawyku. Żeby rzeczywiście, żeby to zrobić, żebyś przynajmniej musiał wykonać kilka działań, a nie tak, że jest to łatwe i od razu. Unikaj środowiska, które wspiera twój nawyk. Czyli kiedy chcemy ładować jakiś nawyk, to budujemy takie środowisko. Kiedy chcemy unikać jakiegoś nawyku, unikamy środowiska, które jest związane z tym nawykiem. Po prostu unikamy, odpinamy się kompletnie. Co z tego masz? Jaka jest obietnica starego nawyku? Każda obietnica ma jakiś nawyk, więc zastąp to. Tą samą obietnicę możesz realizować w nowy sposób. Jakie są konsekwencje tego starego nawyku? Innymi słowy, zobacz, tutaj jest bardzo ważny filar, który może się zawalić, jeśli wyraźnie zobaczysz, jakie są długofalowe konsekwencje. Panie kamerzysto, nawyk, którego chciałeś się pozbyć, to są papierosy, tak? Okej. Okay. Aha. Brak determinacji. Okej, okay. To jest inna rzecz. A więc w takim bądź razie możemy złapać się za brak determinacji, ten nawyk. Chciałem zadać takie pytanie. Długofalowo w twoim życiu, jeśli podtrzymasz ten nawyk braku determinacji, jakie widzisz konsekwencje, które mogą się pojawić? W każdej części życia straszne. Podaj mi takie, które po prostu by cię najbardziej zmiażdżyły w przeciągu kilku następnych lat. Utrata bliskości. Co jeszcze? Kiepska sytuacja życiowa, finansowa. Czyli, że robi się coraz gorzej i jest zablokowana droga do góry, kiedy jest brak determinacji. Okej. Więc warto pamiętać, że ten nawyk może doprowadzić ciebie do tego miejsca. I to jest taki filar, którym ja naprawdę polecam wam przypominać sobie, szczególnie kiedy pojawia się ten stary nawyk. Bo stary nawyk ma to do siebie, że to jest taka obietnica, wiesz, będzie fajnie. Zrób to, bo jest taka jakaś obietnica, prawda? Zapalimy papieroska, bo będzie super, tak? Albo odpoczniemy sobie, to będzie luz. I to są takie obietnice. Natomiast my odzwyczailiśmy się patrzeć tak naprawdę w to cierpienie, które długofalowo to ze sobą niesie. Trochę tak jakbyśmy, wiesz, wybieramy coś, bo to jest, na chwilę to jest fajne. Ale długofalowo okazuje się, że jakbyśmy na chwilę się zatrzymali, złapiemy tą perspektywę długofalową, to jeden filar się wali. Bo każdy człowiek, moim zdaniem, jest szalony tylko wtedy, kiedy nie jest uważny. Jak jesteśmy uważni i rzeczywiście patrzymy, jakie są konsekwencje, to nagle stwierdzamy, wiesz co, może jednak odpuszczę to sobie. Albo właśnie, wiesz co, jednak ja to zrobię, bo inaczej są takie konsekwencje. Więc warto o tym pamiętać. Dzięki. I jest jeszcze jedna rzecz. Dla mnie osobiście to jest dla mnie klucz. Więc jest takie miejsce, które możemy w sobie znaleźć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że kiedy pojawiają się nawyki, te negatywne, które nas zabierają, to one nie za bardzo dotyczą silnych ludzi. Jak człowiek jest silny w sobie, to mam wrażenie, że ja mam taką wizualizację, że przychodzi ten stary nawyk i on mówi tak, wiesz, chodź tam, i wiesz, i ciągnie, prawda? Ciągnie albo mocno, wiesz, na zasadzie chodź, musisz tam pójść, prawda? Albo chodź, tam będzie fajnie, wiesz, chodź, będzie coś, prawda? I te nawyki, wiesz, albo odpocznij sobie. I widzę to jako takie, jakby było sobie całe plemię.
I w tym, plemieniu, w tej grupie ludzi pojawiają się właśnie takie części, takie fragmenty plemienia, takie części, które mówią, a wiesz, może dzisiaj nie będziemy tego robić. I wiesz, i całe plemię słucha się tej części, tej takiej słabej albo tej leniwej. Wiesz, i my cali słuchamy się tej jednej takiej małej części i pozwalamy, żeby całe plemię, żeby lider plemienia stał się właśnie tym lenistwem, tym nie chce mi się dzisiaj. I całe plemię słucha tej osoby. I teraz jak dla mnie jedną z wielkich tajemnic do tego, żeby zrezygnować z tych negatywnych nawyków, jest znaleźć w sobie taką część plemienia, która jest prawdziwym wodzem, która jest liderem. Ja mam na to pewnego rodzaju postawę ciała, którą teraz przyjmuję. To jest też nastawienie umysłowe, to jest spojrzenie, to jest koncentracja. Ja pracuję z takim urządzeniem, które nazywa się biofeedback. Podłączam mój mózg pod elektrody. Elektrody niosą informacje na temat, jak pracuje mój mózg do komputera i mogę obserwować, jakie są w tej chwili moje fale mózgowe. W ten sposób pracują też sportowcy, między innymi Adam Małysz. Będę pokazywał ten sprzęt również na The Everest. Na pewno zrobimy sobie różnego rodzaju ćwiczenia, praktyczne ćwiczenia, które będą prowadziły do tego, żeby nauczyć się opanować swój umysł. I to jest taka pozycja, postawa ciała, oddech. Ale to jest dużo więcej, bo pracując z biofeedbackiem, zaczynasz od tego, że masz fatalne wyniki. To znaczy, masz na przykład, wiesz, zadanie, skoncentruj się. I mówisz sobie, jak to się robi. Natomiast później, kiedy rzeczywiście obserwujesz, jak pracuje twój mózg, twój umysł i widzisz to na ekranie komputera, zaczynasz wprowadzać mikrozmiany w oddechu, w postawie ciała, w ustawieniu oczu, w twojej koncentracji, w twoim oddechu i w tym, jak obdarzasz uwagą różne rzeczy i nagle twoje wyniki się zmieniają. To znaczy, fale mózgowe reagują na to, co robisz. I wiesz, to jest nauka. To jest nauka. To jest biofeedback. To jest neuropsychologia. To jest praca twojego mózgu. I jest taka postawa, ja ją właśnie nazywam postawą, pozycją mistrzowską. To jest taka pozycja, w której jak ja stoję i jestem mocno w niej ugruntowany, to naprawdę ciężko jest komukolwiek albo czemukolwiek wpłynąć na mnie. Bo to jest takie miejsce, w którym my jesteśmy mistrzami, królami naszego życia. I takie miejsce w tym plemieniu, które możesz zająć. To jest, tacy ludzie wchodzą na Everest. To jest coś, czego będę uczył w trakcie Everest. Więc dwie bardzo ważne rzeczy, żeby wspierać i chronić się przed nawykami. Albo niszczysz podstawy, na których stoi nawyk, albo wspierasz je bardzo, bardzo mocno. Więc życie według twojej architektury, żeby 2015 naprawdę był takim rokiem wyzwania. Chcę, żebyś zrobił trzy rzeczy. Trzy ćwiczenia domowe dla odważnych. Pierwsza rzecz, mocne podsumowanie 2014 roku i wyciągnięcie naprawdę głębokich wniosków i rad dla siebie. Druga rzecz, klarowne określenie antyrezultatów i lista nawyków, które do tego prowadzi, czyli lista zakazanych nawyków. I po drugiej stronie twoje cele, które wypływają z twojego serducha, najważniejsze rzeczy i nawyki, które musisz robić, żeby przybliżało cię to do twoich celów. I trzecia rzecz, bierzesz te strategie, które ci teraz dałem. My wrzucimy na Facebook te strategie, więc one będą dostępne. I robisz je. Zrób je dla jednego. Wybierz jeden. Najprościej zacząć od jednego. Mój przyjaciel w Peru prowadzi klinikę, która leczy ludzi z raka, z nowotworu. I on miał wielkie plany, wiesz, zastanawiał się, jak to zrobić, setki osób, że pomoże całemu światu. A później nasz wspólny przyjaciel powiedział mu, Denis, zacznij od jednego. Zacznij od jednej osoby, która przyjedzie do ciebie z rakiem i która wyjedzie, będzie zdrowa. I on to zrobił.
skupił całą uwagę na jednej osobie. Rzeczywiście przyjechała kobieta z bardzo ciężkimi przerzutami i wyjechała zdrowa po kilku miesiącach. I na tym sukcesie potem można budować. To daje pewność, to daje, wiesz, to daje bardzo dużo. Więc chciałbym, żebyś wykorzystał tę strategię do jednego nawyku, który chcesz zbudować i do jednego nawyku, który chcesz pozbyć, który chcesz osłabić. Kiedy zbudujesz jeden nawyk i zbudujesz nowy nawyk dla siebie, silny, poczujesz moc, poczujesz, że to działa. Jak usuniesz jeden nawyk, tym bardziej poczujesz, że to jest możliwe. I potem jedziesz, budujesz kolejne i kolejne i kolejne. To jest moje wyzwanie na 2015 rok dla Ciebie. Jeśli je przyjmujesz, napisz na Facebooku, że przyjmujesz. Napisz na czacie, że przyjmujesz i napisz Twój nawyk. Napisz, z czym zaczynasz pracować. Pamiętaj, że w społecznościach możesz mieć wsparcie Twoich trenerów ze społeczności. Możesz odbyć szkolenia w Twoich miastach, żeby podtrzymywać to działanie. Możesz rozmawiać z innymi ludźmi, którzy też postanowili podjąć nawyki na 2015 rok i są z Twojego miasta, więc możecie się razem pogrupować, spotkać. Jeśli szukasz partnera do budowania jakiegoś nawyku, daj znać na naszym Facebooku, na fanpage'u i w społeczności. Może znajdzie się ktoś, kto sparuje się z Tobą. Może znajdzie się nawet grupa osób, które zamierza wprowadzić jakiś nawyk. Wtedy to jest jeszcze silniejsze. Pomagajcie sobie, wspierajcie się. Nikt na Mount Everest nie wchodzi sam. Nikt. Zawsze wchodzi grupa, żeby się wspierać nawzajem. Drużyna. I to jest coś, dlatego założyliśmy społeczności w Polsce, żeby mieć takie wsparcie. Jeśli jesteś gotów, dzisiaj, jeśli spojrzysz na prezentację, ostatni prezent od Jakuba Bączka, czyli od trenera polskich siatkarzy, to jest książka Kuby, więc dzisiaj są drugie święta na zakończenie roku. Tylko dzisiaj ta oferta odnośnie treningu mentalnego Everest i The Way Ahead jest ważna do 13 stycznia. Do 13 stycznia. Natomiast tylko dzisiaj, tylko podczas tego live'a, podczas tego webinaru, czyli jeszcze przez kilka minut i później jakiś czas, zanim zakończymy transmisję, możesz dostać moje płyty w prezencie i książkę Kuby Bączka. Zupełnie za free, bez żadnych opłat. One zostaną do Ciebie wysłane. Kuba napisał świetną książkę o swoich metodach pracy coachingowej i tego, w jaki sposób on zbudował firmę i stał się wolny finansowo, w jaki sposób pracował ze swoim umysłem, jak ważny jest umysł w tym wszystkim i podejście, przekonania, emocje. Moje płyty to jest bardzo mocna praca z podświadomością i The Way Ahead i The Everest, czyli dwa najmocniejsze szkolenia w 2015 roku, które nadchodzą. Bardzo serdecznie Ciebie zapraszam do tego i chciałbym na koniec powiedzieć Ci taką rzecz, jeśli możemy wrzucić prezentację, że to jestem ja i Anthony Robbins, że wielkie spotkania naprawdę zmieniają nasze życia. Kiedy spotkałem Robbinsa, wiesz, ja jestem dosyć dobrze zbudowany, natomiast ten facet to jest potwór, to jest olbrzym w bardzo pozytywnym sensie. I podczas naszego spotkania moim celem, moim wielkim targetem wtedy, moim Everestem było stać się wybitnym mówcą publicznym. I ja pojechałem do niego, żeby właśnie tego się nauczyć. I na takim prywatnym spotkaniu, które naprawdę było bardzo trudno zorganizować, natomiast zaangażowałem się w to bardzo intensywnie i to się udało zrobić. I zadałem mu jedno pytanie. I zapytałem się, Tony, powiedz mi, w jaki sposób Ty to robisz? Jak można to zrobić, żeby poruszyć serca, wiesz, żeby zrobić to, co Ty robisz z widownią, to, co Ty robisz z publiką, żeby dotrzeć do nich, po prostu, żeby, wiesz, żeby poruszyć ich serca. I on powiedział mi, share your highest energy. Dziel się swoją najwyższą energią. I to jest coś, co zamierzam robić w 2015 roku. To jest coś, za co chciałbym podziękować sobie, mojemu teamowi, Sławkowi, Lucynie, Michałowi, Emilii, Kamilowi, wszystkim naszym współpracownikom, wszystkim naszym trenerom, wszystkim liderom społeczności, Sławkowi Gęściakowi, Piotrkowi Majkusiakowi, Patrycji Jakubowicz, wszystkim Kamilowi Zawistowskiemu, całej Kamilowi Lizurejowi z Katowic,
wszystkim naszym liderom, wszystkim naszym współpracownikom, wszystkim naszym asystentom. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że to jest wielka fala, która jest w Polsce w tym momencie. Fala, czy o kimś jeszcze zapomniałem, to mi powiedzcie. O moim bracie, oczywiście. Mówiłem, Kamil, tak jest. Kamil, mój brat. Więc to jest team, który w tym momencie zebrał się dookoła mnie i chcemy Ciebie zabrać w wyjątkową podróż. Chcę, żebyś poznał Toniego, chcę, żebyś poznał Kubę Bączka, chcę, żebyś poznał Piotrka, który był na Mount Everest. 6 dni bardzo intensywnego treningu i wiem, że ten trening zmieni Twoje życie. Więc dzisiaj płyty, książka i 2 bilety na wyjątkowe szkolenia. Tymczasem chodźcie do mnie, Sławek i Lucyna. Pożegnamy się w tym roku ze wszystkimi. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować, szczególnie z Wami, którzy byliście z nami przez cały rok. Bardzo Wam dziękujemy. Pracować dla Was to jest wielka przyjemność. Więc Sławka znacie. Połączcie się z nim koniecznie na Facebooku. Lucynę nie ma na Facebooku, ale ją możesz do niej napisać maila. To jest część mojego teamu, oczywiście część z nich już są na urlopie. To są ci kamikadze, którzy są ze mną. Także cóż, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w nowym roku. W nowym roku. Lucyna Kwaśna, Sławek Rak, Paweł Jan Mróz. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Thank you.